się. Ale przeciw nas tutaj. Adam. Witam Państwa na 12 sesji w Rady Miejskiej w Nowogrodzie. Witam Pana Burmistrza, witam przedstawicieli powiatu, radnych, sołtysów, mieszkańców. Stwierdzam, że obecnie jest 14 lat, jednocześnie stwierdzam kworum. Pozwolicie Państwo, że przedstawię porządek obrad. Punkt pierwszy, przyjęcie porządku obrad. Drugi, przyjęcie protokołu z 8 i 9 sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie. Punkt trzeci, sprawozdanie burmistrza Nowogrody z działalności między sesjami. Punkt czwarty, przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Nowogrodzie oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Punkt piąty, przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od powiatu łomżyńskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1909B w miejscowości Jankowo-Młodzianowo. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników. Od punktu ósmego do punktu 22, podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia statutów SOWE. Już nie będę ich poszczególnych wymieniał. Punkt 23, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu osiedla Nowogród. Punkt 24, interpelacje i wnioski. Punkt 25, odpowiedzi na interpelacje. Punkt 26, sprawy różne. W związku z tym, iż mamy gości powiatu i tak się składa, że mają, rozpoczynają również sesję rady o tej właśnie godzinie co my, na prośbę również burmistrza, chciałbym zaproponować tutaj zmianę tego porządku obrad, żeby punkt po, może nawet, nie wiem, po przyjęciu porządku obrad, czyli w punkcie 1a, albo nie, tak, może inaczej, czyli punkt dotyczący przyjęcia, tu przepraszam, jest błąd, ale no nic, ale to jest pisownie. Podjęcia uchwały, to jest przyjęcie. Dobrze. Czyli punkt dotyczący drogi powiatowej Jankowo-Młodzianowo, żeby był pierwszym punktem naszym obrad, nawet przed tym protokołami i tak dalej. Natomiast jeszcze jest następna zmiana, żeby po tym punkcie wprowadzić punkt, czyli przedtem to był punkt, to był punktem piątym, przesunąć punkt drugi. Punkt drugi analogicznie, natomiast wprowadzić punkt 5a dotyczący rozpatrzenia wniosku mieszkańców miejscowości Mątwica. Dotyczy on drogi na, do miejscowości Mątwica Dworek. Taki wniosek tutaj do mnie wpłynął. Czy ktoś z Państwa do tego porządku i do tych zmian? Aha, jeszcze jedno, Pani Sekretarz. Tak, jeszcze proszę Państwa, w związku z małymi tu zmianami dotyczącymi statutu osiedla Nowogród, punkt 23 został wyjęty z porządku obrad w dniu dzisiejszym. To są takie zmiany. Ktoś z Państwa coś do tych zmian chciałby zabrać głos, czy coś dodać? Proszę Pan Burmistrz. Ja może nie proponowałbym, Szanowni Państwo, zmiany do budżetu, natomiast chciałbym zaawizować Państwu jeden temat, który jest bardzo pilny i bardzo ważny, żebyśmy wspólnie mówili również w sprawach różnych. Temat projektu drogi, przebudowy drogi 645 w miejscowości Mątwica. Chodzi o drogę serwisową i przyjęcie jakby przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Ostatecznego kształtu projektu przebiegu tej drogi w miejscowości Mątwica. Ten temat jest konsultowany z mieszkańcami wsi. Ja o tym powiem, bo jest pismo mieszkańców wsi. Wszystkich Państwa poinformuję o tym. I dzisiaj dobrze by było, żebyście Państwo wstępnie, mam nadzieję, zaakceptowali ten pomysł, to wtedy Zarząd Dróg Wojewódzkich nas przygotuje podział działów i ale o tym już nie przerażę, powiedziałbym w sprawach różnych takich. Dobrze, także proszę również wziąć pod uwagę w tym punkcie 26 to, co Pan również przedstawił, uwzględnienie, że również będzie nad tym mowa. Kto z Państwa jeszcze, czy ma jakieś uwagi do porządku?
W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za zatwierdzeniem porządku obrad przedstawiony przeze mnie z zaproponowanymi zmianami? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od powiatu łomżyńskiego zadania. To jest, znaczy, tak akurat jest zapisane, w tym jest to, że taki mały błąd. Powinno być podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatu łomżyńskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1909 w miejscowości Jankowo Bodzianowo w długości 1364,63 metra. I tutaj będzie opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, dziękuję za Panu Przewodniczącemu, który przedstawicielom powiatu, że chcieli dzisiaj do nas przyjechać. Jest z nami dzisiaj, ja to Państwu przypomnę, zastępca przewodniczącego Rady Powiatu pana Sandaczek i dyrektor Powiatowych Powiatowych pan Janusz Siderski. Bardzo dziękuję serdecznie Państwa. Panowie, taka drobna korekta, oczywiście panowie są w przerwie sesji, ponieważ ta sesja już się rozpoczęła w powiecie o godzinie 11 i na przerwę po to, że panowie dzisiaj dojechali ewentualnie odpowiedzieli na jakieś pytania, wątpliwości, przedstawili własne jakby wizję tego, no własne, tak naprawdę naszą wspólną, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie na szeregu spotkań z panem starostą, z panem wicestarostą, z panem Dorem, z panem Adamem, żeby spróbować wspólnie zrealizować w końcu zadanie, o którym się mówi od paru lat, a konkretnie mówię o przebudowie drogi powiatowej przez miejscowość Jankowo-Bodzianowo, jak również budowy drogi, przebudowy drogi gminnej, raczej dróg, bo tam jest kilka odcinków dróg gminnych w miejscowości Jankowo-Bodzianowo. Ja na komisjach Państwa informowałem, że mamy nową dokumentację techniczną, która została opracowana na ostatnich dwóch latach. Kształt tej dokumentacji, zasady budowy tej drogi, parametry budowy tej drogi były konsultowane na szeregu spotkań z mieszkańcami Jankowo-Bodzianowa, który był zorganizowany przez starosta, obecny wicestarosta, jak również projektant, pan dyrektor. Dzisiaj mieszkańcy mieli do konsultacji tę drogę do wglądu, analizowali to. Tak naprawdę ta dokumentacja pewnie chodziła od domu do domu, każdy chce się z tym zapoznać. Mieszkańcy wyrażają zgodę odstąpienia zarówno na rzecz powiatu, jak i gminy pewnych fragmentów własnych działek za odpłatnością, jaka zostanie wyliczona później, i żeby zbudować drogę o parametrach odpowiadających mieszkańcom. Czyli drogę o szerokości pasa, proszę mnie poprawić, jeżeli się pomylę, zarówno powiatowej drogi, jak i gminy, szerokości pasa 5,5 metra, tego jezdnego plus pobocza, a w ulicy głównej jednostronnego chodnika, żeby spokojnie i bezpiecznie dzieci mogły dojść do przystanku autobusowego. Informowałem również na komisjach Państwa, że stanęliśmy w pewnej próżni, jeśli chodzi o podziały geodezyjne tego terenu. Powiat dokonał już podziału geodezyjnego gruntów przy drodze powiatowej. My z racji tej, że nie mieliśmy środków w budżecie, to je przywrócono do budżetu, dobrze pamiętam, na poprzedniej sesji. Niestety nie mogliśmy tego podziału dokonać i w momencie, kiedy chcieliśmy zrobić ten podział, okazało się, że jesteśmy przepisami obecnie obowiązującymi zablokowani. Nie możemy oddzielnie zrobić tego podziału geodezyjnego z tego względu, że u geodetów został złożony w starostwie powiatowym operat, który blokuje nam przy tej dokumentacji podział tych działek. Na tych szeregu spotkaniach, o których wcześniej mówiłem, doszliśmy do wniosku, że jedynym możliwym wariantem, gdzie będziemy mogli realizować budowę obu dróg, a dlaczego obu, bo te drogi łączy przede wszystkim wspólny temat odwodnienia obu dróg, czyli kanalizacji deszczowej.
Jedna droga bez drugiej nie może funkcjonować i dlatego bardzo ważne jest, żeby obie były budowane w jednakowym czasie, inaczej nie zrobi się efektu żadnego funkcjonowania obu pasów drogowych. Doszliśmy do wniosku, że musimy podjąć działania, które wskażą jednego inwestora, który będzie mógł dokonać korekty już złożonych operatów geodezyjnych w starostwie powiatowym, wprowadzając dodatkowe podziały, działy, które zostały wstępnie podzielone i jeden inwestor wystąpi o pozwolenie na realizację inwestycji. To jedyna szansa w tej chwili, żeby można było w ogóle uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji. Sprawa została już, Państwo radni macie projekty uchwał w związku z przebudową tej drogi. Gmina Nowy Ród wzięłaby na siebie realizację całego procesu inwestycyjnego. Oczywiście przygotowanie procedury przetargowej, specyfikacji i tak dalej robilibyśmy to wspólnie z powiatem, żeby jakoś nie dominąć, żeby to przygotować dobrze. Jak również wniosek, jaki będziemy konstruować, to zamierzamy złożyć w związku z tym wniosek do progu na realizację tej inwestycji, uzyskanie pomocy finansowej rzędu ponad 60%. By była również wspólna, żebyśmy mogli to najlepiej, jak potrafimy przygotować te wnioski. Wspólna realizacja tej drogi daje również szansę uzyskania dodatkowego punktu w procesie konkursowym, ponieważ musimy zgłosić ten wniosek w systemie konkursu zgłoszonego przez marszałka, ale że mamy szansę uzyskania dodatkowego punktu przy realizacji wspólnej zadania. Z tego co rozmawialiśmy z panami, panowie wrócili świeżo z pierwszej części sesji Rady Powiatu, zarówno Zarząd Powiatu, jak i Rada Powiatu taką uchwałę o przekazaniu nam tego zadania już podjęła. Więc żeby można było natychmiast przystąpić do podziałów geodezyjnych, wiankowych modziałowych, podziałów, które umożliwią realizację tego zadania, dobrze by było, żebyście Państwo jak najszybciej, jak najpilniej podjęli taką uchwałę. Wtedy jest szansa na realizację tej drogi. Z mojej strony to na razie tyle. Myślę, że dyrektor czy pan Adam dobrze by było, żeby nie wiem, czy potwierdzili, czy uzupełnili moją wypowiedź, bo może coś pominąłem, że też jakby do dyspozycji, do wyjaśnień. Oczywiście szczegółowe zasady finansowe będą określone tak, jak Państwo macie w przedłożonym projekcie uchwały, w stosownym porozumieniu wpisanym między Zarządem Powiatu Radą, upoważniła Zarząd do tego, z którego się dowiedziałem, a Gminą Nowogród, którą będę reprezentował. Ja oczywiście tu nie zmierzam, gdzie Państwo będziecie zarówno Komisja, jak i Rada znali treść porozumienia, jakie między nami zostanie podpisane. Miejmy nadzieję, że uda nam się zdążyć może i złożyć wniosek i stosowne miejsce w konkursie zająć, żeby można było to zadanie realizować. Może któryś z panów? Proszę, można by to zrobić. Dziękuję za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, pani starosta, przepraszam, że możemy uczestniczyć w tej sesji, bo miała chęć być tutaj, ale niestety właśnie ta sesja jest. W pierwszym podjęliśmy uchwałę o następującej treści. Powiat Łużyński przekazuje gminie Nowogród zarząd odcinek drogi powiatowej nr 909B w miejscowości Jankowo-Młodzionowo o długości 1363 metry. Szczegółowe zasady przekazania zarządu określone w paragrafie pierwszym uchwały określi porozumienie z gminą Nowogród do zawarcia, którego Rada Powiatu upoważnia zarząd powiatu. Wykonawcą uchwały powierza się zarządowi powiatu z Głomży, uchwała w życie z dniem podjęcia. Podjęliśmy taką uchwałę w powiecie odnośnie budowy tej drogi, bo różne głosy chodziły i tak dalej. Powiat jakby ze swojej strony już był gotowy na realizację części jakby swojej drogi. Ale realizowanie części tylko drogi bez tej drogi gminnej, żeśmy stwierdzili, że nie ma sensu. Trzeba kompleksowo załatwić temat na jedną radę. W związku z tym jest duża szansa na pozyskanie środków z promu. Z tego co przedstawiała pani starosta, wszystkie jakby gminy, powiaty będą jeden wniosek, tak powiedzmy na 99%, że z każdej gminy zostanie zatwierdzony. Pod warunkiem, że nie będzie przekraczał ponad 3 milionów. Tu wartość kosztorysowa tej drogi jest ponad 2 miliony złotych.
W porozumieniu będzie wpisane, bo tak, że powiat będzie partycypował w 50% kosztów pozostałych tej drogi, czyli 62% będzie z progu, a te po 20% mniej więcej będzie przypadało na część gminy i część powiatu. Odnośnie technicznych spraw jest pan dyrektor, dlaczego tak się stało, dlaczego powiedzmy powiat nie realizuje oddzielnie, a gmina oddzielnie, to właśnie technicznie, tak jak pan burmistrz i pan dyrektor zapewne też powie, chodzi tam o jedną działkę. Jedna działka, która jest, już nie pamiętam drugiego, jest wspólna jakby dla obu, jakby dla, czy jedna, czy dwie działki są wspólne dla obu jakby projektów. I przy składaniu wniosku będziemy tutaj się starać, żeby było realizowane to na podstawie specustawy, żeby nie blokować inwestycji, żeby to szybko ruszyć, żeby procedura jakby odszkodowawcza była, mogła być zastosowana później. Chcemy to połączyć, przekazać gminie. Gmina wybuduje i myślę, że wszyscy będą zadowoleni, bo to nas przybliża do realizacji tego jakże ważnego zadania dla wszystkich. Tak jak mówię. Proszę o podjęcie tej uchwały. My żeśmy to uczynili i na pewno zarząd i powiat będzie pomagał gminie w realizacji tego zadania. Dziękuję. Jak są jakieś pytania techniczne, to mamy do dyspozycji. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wysoka Rado i przygotowanie inwestycji, zarówno jednej, jak i drugiej, do pewnego momentu biegło do projektu. Niezależnie. Pan burmistrz gmina, gmina realizowała swój proces przygotowawczy inwestycyjny, my jako drogę realizowała swój. Do pewnego momentu, w którym pan burmistrz się zaczął do podziału działy. I myśmy trochę wyprzedzili, jakby, prawda, ten proces przygotowawczy i dokonaliśmy tego podziału działy. Ale prawo jest takie, jakie jest, że doszliśmy do pewnego momentu, iż my, jako podmiot, składając, dokonując podziału działań, staliśmy się przeszkodą do uzyskania pozwolenia przez gminę. Natomiast problem z punktu widzenia realizacji inwestycji polega na tym, że ja jako dyrektor powiatu, inwestor, nie mogę ruszyć inwestycji w drogi powiatowej bez rozpoczęcia i realizacji drogi gminnej. Czyli najpierw kolejność jest taka, droga gminna i dopiero powiatowa, nie odwrotnie. Dlaczego? Sprawa rozwija się między innymi o odwodnienie. Nie można realizować, jak jest cały układ komunikacyjny, jest jedna, jedyna możliwość odprowadzenia takiego, no powiedzmy, bezkolizyjnego, żeby komuś nie robić, tak powiem, krzywdy, w sensie zalewania, to musimy opracować dokumentację w taki sposób wspólnie, aby problem odwodnienia rozwiązać nie tylko jednej drogi, ale w całej wsi, wszystkich dróg, które są w obrębie, powiedzmy, danej wsi. I to rozwiązuje problem kompleksowy odwodnienia. W związku z tym opracowanie dokumentacji, czyli ja prób, no, z tych przyczyn, o których wspomniał pan burmistrz, jest jedna, jedyna możliwość, chcąc skorzystać z tych środków probowskich, aby wystąpił jeden inwestor. Jeden inwestor ma możliwość uzyskania pozwolenia bez żadnego problemu, czyli, że tak powiem, przeszkadzania sobie wzajemnego. Tak? I to legło u podstaw, aby dokonać takiego porozumienia w oparciu nie na zasadzie dwóch, czterech czy pięć spotkało się z jednej, z drugiej strony i się dogadali. Nie, nie. To regulują akty prawne, a mianowicie możliwość przekazania jednego podmiotowi samorządowemu drugiemu reguluje ustawa o samorządzie z roku 98 i drugi akt prawny ustawa o drogach z roku 85. Także jest to umocowanie prawne i w ramach tego umocowania prawnego po prostu się musimy poruszać. My, zarówno Rada Powiatu, jak i Państwo.
Rada Gminy, to nie ma możliwości, że tak powiem, jakiś odstęp od tych aktów prawa. Oczywiście szczegóły przekazania sobie środków, finansowania, to nie będzie tak, że ktoś komu tutaj, że tak powiem, dokłada, powiat finansuje swój, gmina finansuje swój zakres, ale występuje jako jeden podmiot. To nam umożliwia, o czym też wspomniałem, uzyskanie dodatkowych punktów. Dodatkowych punktów jest też istotne. Reasumując, jednym słowem, to ten wybór jednego inwestora, jednego podmiotu daje nam zdecydowanie, że tak powiem, punkty dodatnie. I wszystko wskazuje na to, że jest to rozwiązanie najlepsze z punktu widzenia zrealizowania tych inwestycji. Tych, mianowicie mamy mieć drogę i gminną, i powiatową. I rozwiązanie przede wszystkim problemu nie tylko komunikacyjnego, ale również poszczególnych sieci branżowych, prawda, to też podobno, jakby to chodzi energetyka, niskie napięcie, telekomunikacje i tak dalej, ale przede wszystkim odwodnienie, czyli innymi słowy, ten system odwodnienia, który jest zaprojektowany, pozwala nam na tym etapie już stwierdzić, że będzie uregulowany stan stosunków wodnych, jeżeli chodzi o prowadzenie wód z całej. Może ja mam takie jedno pytanie, bo rozumiem, chciałbym się dowiedzieć, na jaki okres zostanie to przejęta przez gminę Nowogród. Jaki to jest okres? Będzie okres 5 lat. To może być na okres 5 lat od... Też nie sądzę, panie Adamie, no to idzie 6-7, w zależności od tego, kiedy będzie wniosek rozpatrywany, kiedy... No, to jest 5 lat, to jest gwarancyjny, to wszystko musi być... Natomiast wtedy idzie 6-7. Znaczy, w zależności jak, od kiedy będzie zrealizowany. Mam jeszcze takie pytanie drugie, czy, bo rozumiem, że ten okres 5 lat, czy tych 6-7 w zasadzie, my będziemy gdyby zarządzać tą drogą i do nas również będą należały obowiązki jakichś bieżących, tak, czyli utrzymania zimowego i tak dalej. Czy tutaj ze strony powiatu jak to będzie, że tak powiem, czy to będzie wliczone również w te koszty wzajemnych rozliczeń, ten temat utrzymania tej drogi w okresie zimowym, załóżmy, jeśli chodzi o te rzeczy, czyli powracam do tego tutaj paragrafu, czyli wzajemnych rozliczeń. Jest to wyszacowane, czy to jest też przez powiat wyszacowane, utrzymanie tej drogi na przykład na terenie miejscowości. Powiem tak, że dokładnych szacunków nie ma, ale to jak się odbywało do tej pory, jeżeli jedzie tłum z gminy, zahacza o drogę powiatową, jeżeli z powiatu, to od gminy, od nas na wspólnej zasadzie. Też czasami ludzie mieszkają i przy jednej, i przy drugiej drodze, tak? No. Ich to nie interesuje, czy jest gmina, czy powiatowa. Jeszcze takie mam jedno pytanie, czy ten projekt tej drogi, no w zasadzie wspólnych tych dróg, powiedzmy tak, przewiduje również, czy rozważa położenie sieci internetowej przed jeszcze wybudowaniem nawierzchni, przed położeniem chodników? Bo jak wiemy, to znaczy nie, ja to mam takie, bo wiemy, jak wiemy, że na przykład na terenie Nowogrodu jest rozbudowywana sieć internetowa, w terenach wiejskich jak gminy nie, czy to jest również rozważane, żeby no, zanim się to nawierzchnie położy i ułoży chodniki, żeby później nie niszczyć, bo widzimy, co się stało w Nowogrodzie, czy to jest też uwzględniane, czyli ta infrastruktura ewentualnie, czy możliwa by była do wykonania jeszcze tego projektu? To ani zarząd powiatu, ani rada gminy nie może jakby przewidzieć to, kiedy co będzie w tej drodze kładnie. Jeżeli inwestor przychodzi jakiś zewnętrzny, powiedzmy kłaście światło czy coś takiego, to musi uzgodnić z właścicielem. I chodzi trochę o takie myślenie przeszłości, no po prostu, bo teraz można jeszcze to rozkopać, przekopać, czyli... Czy nawet w trakcie planowania, żeby to położyć, to nie jest robić wielkie prawo. Ale my, chodzi o to, czy jeżeli zmienimy w projekcie na przykład przy budowie drogi, położenie
Przewodniczący, w sprawie wykonanej drogi 645 i trwałości projektu.
rozmawiając z sześcioletnim, jak zamierzamy do tego podejść, żeby spróbować uzyskać zgodę marszałka na wykonanie przepisu, żeby również zasilić sieć internetową, pozostałą część tego obrotu, która na dzień dzisiejszy jest jakby zablokowana. To tak na marginesie. Natomiast ja jestem również zwolennikiem tego, żeby przed położeniem nawierzchni włożyć w ziemię, cały czas to powtarzam na każdej sesji, wszystkie niezbędne urządzenia podziemne. Natomiast na tę chwilę żaden z nas, ani powiat, ani gmina nie jest w stanie określić, kiedy może będzie realizowany odcinek sieci internetowej w Jankowie. Państwo pamiętacie, było to na poprzedniej sesji spotkanie z przedstawicielem firmy, która realizuje światłowód w Nowogrodzie i prosiliśmy mieszkańców wszystkich wsi, żeby zgłosili zapotrzebowania wszyscy mieszkańcy, kto chce z takiej sieci internetowej skorzystać. I to pozwoli nam napisać wniosek do marszałka, żeby jeżeli, bo całość inwestycji finansuje Urząd Marszałkowski, i to pozwoli nam zgłosić to zadanie, zgłosić to zadanie do konkursu, jak marszałek będzie ogłaszał konkurs, to może również ta gmina Nowogród zostanie wybrana do realizacji następnej sieci internetowej. Na tę chwilę nic nie wiemy. W żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego zaprojektować. Pewnie dobrze by było, żebyśmy mieli te kanały technologiczne określone i je zlokalizować, ale w tej chwili, jeśli nie ma dokumentacji szczegółowej dla poszczególnych mieszkańców, jeśli nie wiemy do końca jeszcze, no może już wiemy, bo pewnie 100 tysięcy wystarczyły nam wykaz osób, które są chętne, to na tę chwilę nie jesteśmy w stanie na ten temat nic powiedzieć. Realizacja tego zadania, bo co na to pieniądze, ma je marszałek, będzie zajmował się Urząd Marszałkowski. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś przetrze pierwsze szlaki co do odblokowania rzeczy oczywistych związanych z internetem, no bo tak naprawdę po co budowano wzdłuż drogi wojewódzkiej sieć szerokopasmową, kiedy teraz blokuje się uzupełnienie tej sieci już o kompletne przyłącza internetowe. Zapis, który był w całości projektu, a tak naprawdę dotyczy przejść podziemnych, które absolutnie nie niszczą żadnej trwałości tego projektu, nie niszczą nawierzchni, bo to się robi przy tych podziemnych, tak naprawdę sztuka na sztuki to blokuje. Więc myślę, że jeżeli uda się generalnie przyjąć w Urzędzie Marszałkowskim zasadę, że zezwolą na takie, w trakcie trwałości projektu, zezwolą na takie przeciski w celu realizacji dalszej zadań internetowych, to myślę wtedy, że dotyczy to będzie naszych, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Natomiast w tej chwili nie ma komu tego zaprojektować. Marszałek się zajmuje tym, jeśli nasza miejscowość Jankowo-Młodzianowo zostanie do tego wybrana, to wtedy zostanie wyrozumiana dokumentacja techniczna, to wtedy będziemy wiedzieć, gdzie będą następować przejścia pod ziemię, na tę chwilę nie jesteśmy w stanie tego uwzględnić. I to nie jest naszej winy. Jeśli jest możliwość spojrzeć na przejścia technologiczne, gmina i powiat, powinni dysponować planami, gdzie, w jakiej miejscowości będą, kiedy. Wtedy nam, jako inwestorom, łatwiej jest zaplanować, zaprojektować. Tak? W tym momencie uwzględnić, że to taki realny, chociaż nie jesteśmy tak. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę. Nic, proszę bardzo. Ja do pana dyrektora powiatu. Panie dyrektorze, będzie ta droga robiona w 16 roku? Proszę? W Jankowie będzie robiona ta droga w 16 roku? Ale dalej mam trudne pytanie. No, bo chciałem jakby, żeby to było. Bo powiem panu tak. Musimy, zebraliśmy, po to sobie podjąć uchwałę, która umożliwi nam pozyskanie środków. No zgadza się. I myślę, że radni to... A wspólna inwestycja zarówno gmin i powiatu, jako jednym występująca w jednym podmiocie, to zyskamy dodatkowe punkty, o których mówiłem ja i mówił tutaj pan burmistrz. Liczymy na to, że te środki dostaniemy. Bo to jest,
praktycznie powiem Państwu szczerze, że to będzie jeden wniosek praktycznie na cały powiat, który sobie dotyczył tutaj z tych funduszy promocyjnych do skorzystania. No, my jesteśmy, wierzymy w to, że my dostaniemy te środki. No, jaki będzie efekt, finał? Nie wiem, przecież komisja będzie rozpatrywać, będzie liczyć punkty do tego i zachowuje ilość punktów, będzie decydowała o tym, czy te środki dostaniemy, czy nie. Ale wniosek musimy złożyć, musimy być do tego przygotowani. Zgodnie z kryteriami, które w tej mierze są obowiązujące. Tak panu powiem, no, czy w 2016, wie pan to, trudno mi powiedzieć. Jakie pan zostawi konkurs? Ale na pewno mamy poświęcenie, nie zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tak. Natomiast gdybyśmy nie wierzyli, to już by pewnie wnioski by składali, no ale trzeba to zrobić. No, bo zarówno gmina, jak i powiat, przepraszam, ale już położył, wyłożył spore koszty. To jest spore koszty. Ewa, dokumentacja, przygotowanie, następnie podziały działek, pozyskanie tych działek od przyszłych baz drogowych, no to są poważne finanse. Zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. A więc tylko nie możemy się już ani pół roku cofnąć do tyłu, tylko iść w kierunku, że tak powiem, spełnienia kryterium pozyskania tych środków. No, innego wyjścia nie ma. No zgadza się tylko na to. A wtedy, jak pan dysponuje środkami, ma pan na koncie, odpowiedź na to pytanie, który był roku ma rzecz. Proszę Państwa, nie widzę pytań. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyjęcia programu miejskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1909 w miejscowości Rafał Młodzianowo w długości 1364,63 metra. Na podstawie prawnej przedstawionej w uchwale Rada Miejska w Nowogrodzie uchwala następuje paragraf pierwszy. Wyraża się wolę przejęcia od powiatu łączyńskiego do wykonania zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1909 w miejscowości Jankowo-Łodzianowo długości 1364,63 metra. Paragraf drugi. Przyjęcie zadań, o których mowa w paragrafie pierwszym, nastąpi z mocy porozumienia zawartego między burmistrzem Nowogrodu a zarządem powiatu łączyńskiego regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały wybierze się burmistrzowi Nowogrodu. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarczego o przedstawienie opinii. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 28 września 2016 roku wydała pozytywną opinię na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia od powiatu łączyńskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1909 w miejscowości Jankowo-Młodzianowo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami. Dziękuję Państwu. Dziękuję Panom za przybycie, za wyjaśnienia. Proszę o 5 minut przerwy. Przechodzimy do następnego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 8 i 9 sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie. A te 5 Przewodniczący, wniosku mieszkańców ale to jest było po punkcie tym piątym, jak czyli to miał być punkt 5a. Tutaj po kolei tak jedziemy i po punkcie tym numerem. Czyli w miejscu teraz tego powiatu będzie ten punkt odnośnie tego wniosku. Czy są jakieś uwagi co do protokołów 8 i 9? Proszę bardzo. Tutaj chciałem zapytać pani prawnik odnośnie tych protokołów, czy istnieje możliwość prawna, żeby z nagrania z naszych sesji komisji zostawały tylko na płytach, ewentualnie na dyktafonie, żeby po prostu nie pisać tego, to jest bezsensowne. Czy można skrócić? Skrócić, to proszę, żeby nie pisać tego nocami, co my tu mówimy. No i tak mamy na
nagrania z kamer, mamy nagrania z dyktafonów. Uważam, że powinno tylko głosowanie, ile głosów, kto za, kto przeciw, przy odpowiednim. A nie opisywać, to zabrał głos. To jest... Proszę Państwa, ja powiem tak. Takiej możliwości nie należało się wykluczać, tylko tak na gorąco odpowiadając panu, wydaje się, że wymagało dużo zmiany statutu i wprowadzania takiego zapisu, żeby jednak w jakiś sposób utrwalona została treść protokołu w takim brzmieniu, w jakim Rada przyjmie na kolejnej sesji. Czyli czym innym jest, bo ja nie wiem, czy dobrze pana intencje zrozumiałam. Wydaje się, że niemożliwe by było zostawienie, tylko odtworzenie samego nagrania i przyjęcie nagrania, a czym innym jest utrwalenie treści w formie elektronicznej i możliwość skorzystania przez każdego radnego z zapisu elektronicznego na płycie CD. I wydaje się, że bo chodzi o to, że protokół zawsze podlega zatwierdzeniu przez Radę to i dopiero wtedy jest udostępniany powszechnie, poradnym oczywiście także przed podpisaniem. Więc wydaje się, że to nie byłoby możliwe takie rzecz utrwalać w formie elektronicznej, tak. Natomiast trzeba by było ustalić treść, która potem jest przyjęta przez Radę. Więc takie wprost, jak sądzę, bo chyba o to panu chodziło, że samo nagranie i przyjmujemy, to nie sądzę, żeby to chodziło. Czy mogę słowa? Po prostu, że ten... Pani Nazar, w głównej mierze chodziło o to, bo nie tyle, że właśnie z Witkiem, żeśmy na Komisji Rozwoju Gospodarczego o tym rozmawiali, że pani Ania nie siedziała i nie pisała, że radna Parzyk w trakcie dyskusji nad uchwałą powiedziała do burmistrza, czy do pani skarbnik to i to. Tylko żeby było. Zabrany był głos przez radną Parzyk, uzgadniający to i to. A co było dalej, jaka dyskusja, to jest takie szczegóły. Chodzi nam o wykluczenie tych drobnych szczegółów, takich, jak to się mówi, dyskusyjnych, przemówień i tak dalej, żeby to pominąć. Z tego, co zdążyłam zauważyć, to ta szczegółowość protokołu chyba bierze się z tego, że bywa problem w jego zatwierdzeniu. Nie ma przeszkód, żeby protokół był miał pani zawartą treść. Oczywiście, skrócono. Oczywiście, taką, żeby można powiedzieć, esencja tego, co było na obradach, była zapisana w protokole, bo to przecież ostatecznie Rada danego toku przyjmuje. Natomiast zdaje się, że to przeszkodą do takiego protokołowania było to, że nie były przygotowane te protokoły do obrad i były wątpliwości co do ich treści. Stąd tak szczegółowo one zawierają takie szczegółowe zapisy. Przyznam, że nie znam gminy, w której dochodziłoby do sytuacji takich kontrowersyjnych przy przyjmowaniu tych protokołów i zarzutów co do treści, czy wątpliwości co do treści. Jeżeli oczywiście można nawet od dzisiejszej sesji przyjąć taką praktykę, że pani taką skondensowaną treść tego protokołu sporządzi i Rada będzie, jeżeli uzna, że taki sposób protokołowania jest dobry i będą protokoły zatwierdzane, to może to być taki bardziej racjonalny sposób. Ale pani na co raz zaznaczy, że właśnie, że pani Ania dzisiaj by taki protokół sporządziła, a podkładką do niego byłoby nagranie z dyktafonu, że jeżeli ktoś by uważał, że ja mam stanowi tylko materiał roboczy, bo takim oficjalnym dokumentem z tego posiedzenia jest oczywiście protokół na piśmie o treści przyjętej przez Radę. Treści przyjętej. Czyli można taką praktykę przyjąć, że będzie ten protokół nie tak szczegółowy, to jeśli mogę jeszcze w sprawie tych protokołów. Ja z panią Anią rozmawiałem na ten temat, bo mam też pewne doświadczenie co do tego i nie chcę mi się odszukiwać w tej chwili zapisów statutu. I właśnie w ten sposób rozmawialiśmy, żeby to, co jest dokładnie w statucie, pani Ania dokładnie wie, co ma się znaleźć. Ma się znaleźć, ilu było radnych. Tak jak pani mówi, jak zabierali kluczowej sprawie głos, nawet streszczenie tego wypowiedzi, tak? Że na przykład pani Parzyk poparła tam taką rzecz, tak? Natomiast ktoś inny sprzeciwił się temu. To nawet nie słowa konkretne, które pani wypowiedziała, czy ja, tylko one mają, i to jest opis do tego, one mają odzwierciedlać wystąpienie radnego, czyli no nie można na przykład zapisać, że radny nie popar, jak on popar, tak? Załóżmy, ale
to jest zapisane i tu żeśmy już na ten temat rozmawiali, żeby to była esencja. Dokładnie to, o czym pani radca mówi, że esencja tego i to jest opisane w dokumentach i staramy się do tego dojść. No, zgadzam się z tym, że były różne tutaj wcześniej nuanse dotyczące tych zapisów, więc w związku z tym one może były zbyt, ale ja zwracałem wielokrotnie uwagę, żeby one były streszczane. Mimo to, że zgodnie z zapisem statutowym. Tak, żeby to było szybciej. Natomiast oczywiście reszta jest na nagraniach, więc może proszę. Chciałem przypomnieć, że wniosek pana przewodniczącego podjęliśmy, znaczy może nie tylko uchwałę, co przyjęliśmy ten wniosek o archiwizowaniu tych nagrań i o dostępności. I teraz tutaj pytanie do pana burmistrza, bo będąc jako gość na komisji rewizyjnej, przewodniczący komisji rewizyjnej zadał panu pytanie, dlaczego to on nie może uzyskać informacji odnośnie nagrania, a zarazem na wniosek mieszkańców takie nagranie jest udostępniane. Także tutaj pytanie jest może bardziej do pani radcy prawnej. Jak to jest? Proszę państwa, przyznam, że wolałabym we wszystkich sprawach wywoływana do odpowiedzi, żeby nie była tak wywoływana do odpowiedzi na trzy, ponieważ ja muszę przeanalizować też czasem stan prawny. Ponieważ padło takie proste pytanie, to moja odpowiedź jest również prosta. Natomiast w sprawie szczegółów czy dalszych niuansów zapraszam, jestem zielony, możemy na ten temat porozmawiać. I ewentualnie... Może dopowiem to, co pani Urszula powiedziała odnośnie tych, czy tutaj wszyscy do tego zmierzamy, odnośnie tych elektronicznych rzeczy. Dokładnie pani radca wyjaśniła, że jeśli mamy zrobić to w pewnej formie i takiej przyjmowania, bo mają to też inne rady, wymaga to u nas zmiany statutu. Czyli my musimy w ogóle wprowadzić zapis na załóżmy elektroniczny, jakikolwiek, czy te wszystkie kwestie, bo my takiego w ogóle, my poruszamy się w tej chwili na zapisie papierowym i mamy go opisane w statucie. Także na dzień dzisiejszy nie możemy nic zmienić. Musielibyśmy najpierw to opisać, co się z tą elektroniką z tym dzieje, jak to ma być robione i dopiero. Proszę bardzo. Bo wcześniej pan nazywaliśmy, bo pani też poszedł taki wniosek. Przeanalizowałam dużo ilość statutów i ci, co mają wprowadzone ten elektroniczny, znaczy rejestrowanie, to było coś takiego zapisu w statucie. Przebieg sesji może być nagrywany na nośnik elektroniczny, który przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu przez radę. Czyli w innych radach jest takie w większości, tak, że jest nagrywany, sporządzany jest protokół i jeżeli ktoś ma uwagę do protokołu, to później to się odtwarza, tak, i sprawa się dopisuje. Jeżeli państwo takie dzisiaj przyjmą protokół, tak, z ósmej sesji, to tego realnie takiego nie było, tak, jest oficjalnym dokumentem jest protokół. Tak, czyli przecież nam proszę państwa, może należałoby się bardziej nad tym tematem pochylić, bo mamy nowe technologie w komunikacji i może należałoby też rozważyć sposób dostarczania materiału prawnego, który jest zdecydowanie szybszy, niezawodny, tańszy, łatwiejszy w formie elektronicznej, że może przy okazji całą tą problematyką związaną z tymi technologiami należałoby się po prostu zająć. Pani Marzena, jeżeli ja mogę jeszcze słowo powiedzieć, bo pani odczytała, że to odczytanie protokołu i zatwierdzenie go przez Radę, ale wiemy, że wiele tematów kontrowersyjnych nam wracało na kolejnych sesjach i gdzie wracaliśmy do nagrań sprzed kilku tam sesji. Więc ja bym proponowała, żeby te nagrania były przez pół roku, czy tam przez pięć sesji kolejnych przechowywane. To musi być. Proszę państwa, myślę, że to będzie przedmiotem może następnych obrad. Najpierw komisji, wymiana poglądów i później jakieś przymiarki do tego. Na dzień dzisiejszy przechodzimy do tego punktu przyjęcie protokołu z 8 i 9 sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie. Czy są uwagi do tych protokołów? Nie widzę uwag. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 8 i 9
sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, stwierdzam, że protokoły zostały przyjęte. Przechodzimy do następnego punktu. Sprawozdanie burmistrza Nowogrodu i działalności będzie sesja. Proszę pana burmistrza o zabranie głosu. Szanowni Państwo, pamiętajmy, że jako część pierwszego miesiąca ta sesja miała trzy etapy. Nie wiem, czy od ostatniego spotkania, czy jeszcze wcześniej. Ja może powiem o paru sprawach, myślę, że dla nas wszystkich ważnych. Byłem uczestniczyłem, po części już Państwu wspomniałem. Chciałbym się wypowiedzieć wszystkimi obradami, mówimy, że tak, to ostatnia przeszkoda miałem parę dni temu. Na początku sierpnia, może Państwu wspominałem, na którymś komisji czy na sesjach uczestniczyłem w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie przede wszystkim zarówno modlitwy, o której to jest sprawa różnych, ale również oświetlenia drogi wojewódzkiej. I no, wszystkich nas może dziwić, że mamy lampy, które nie świecą, prawda? Zresztą już o tym na komisjach. Mówiliśmy również o tym, że jeżeli zostanie uruchomione oświetlenie ulicy Stacha Kąty, konkretnie oświetlenia przy drodze wojewódzkiej, to wtedy uwolni nam się 12 sztuk lamp, na które czeka, no między innymi w razie Łomica, Sławiec, Jankowo, Morska, Ogłowniki, że te zdjęte lampy będziemy mogli podwiesić tam, gdzie w tej chwili nam najpilniej brakuje. Natomiast nie możemy tego zrealizować do momentu, kiedy Zarząd Dróg Wojewódzkich nie włączy nam tego oświetlenia. My jesteśmy przygotowani do tego. Instalacja jest zalicznikowana, sprawdzona, tylko wykonawca, który wykonywał drogę, musi fizycznie to podłączyć, żeby nam powiedzieć, proszę bardzo, wszystkie lampy świecą. Teraz nie bierzemy to na swój wiatruszek. Sami niesieliśmy nic robić z tej racji, że ta instalacja zgodnie z dokumentacją przetargową i umową między wykonawcą a Zarządem Dróg Wojewódzkich ma również swoją gwarancję. Każde nasze grzewanie się w niej po prostu spowodowałoby może utratę gwarancji. To tyle o tym, o czym rozmawialiśmy, bo wtedy dostałem obietnicę od trzech dyrektorów, którzy byli na spotkaniu, zarówno dyrektor Surima, jak i zastępca stwierdzili, że w najbliższym czasie postarają się podesłać do nas wykonawcę oświetlenia plus inspektora nadzoru. My ze swojej strony musimy to uzgodnić termin z naszym konserwatorem i spróbujemy wspólnie, jeżeli się uda, może nawet jeszcze w tym tygodniu załączyć projekt. Dzisiaj widziałem coś tam robi. No bardzo możliwe, więc powinno w najbliższym czasie to się zaświecić. 5 sierpnia starostwo powiatowe. Tak naprawdę to było kilka wyjazdów moich do starostwa powiatowego, o czym wspomniałem, że Państwu przede wszystkim dotyczyły one właśnie tego tematu, o którym wcześniej rozmawialiśmy, tej geodezji, tego projektu, więc nie będę już Państwu w tej chwili w racji przeładowania obrad w szczegółach opowiadał o tych spotkaniach. Finał dzisiaj nastąpił poprzez Państwa głosowanie, natomiast żeby w ogóle mogło do tego dojść, do przygotowania projektów uchwał i tego jakby ramowego na razie porozumienia, to należało trochę czasu spędzić wspólnie i się nad tym zastanowić, więc na pewno było kilka spotkań w Starostwie Powiatowym w tej sprawie. 10 sierpnia Mały Płoc, Fundacja Kraina z Rzekiem Płynąca. Państwo mieliście okazję jakby uczestniczyć ci Państwa, którzy chcieli przyjść na to spotkanie, uczestniczyć w spotkaniu przedstawicielami zarządu Stowarzyszenia Kraina Morska Płynąca. Państwo wiecie, że jeżeli ktoś się w ogóle ten temat pojawi, to na naszym spotkaniu w innych gminach należało do technicznie, jakby się dodać na wodzie, o tym rozmawialiśmy. Państwo mieliście okazję o wydawaniu Agnieszka na pewno na tym spotkaniu. Wtedy rozmawiać o najważniejszych sprawach, jakie z naszej strony widzimy, czy stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, czy my, jako radni, czy urzędnicy gminni, żeby maksymalnie zgłosić jak najwięcej punktów, które jakby nas interesują, które ewentualnie zmieszczą się w przyszłości strategii ESR-u, czyli tego naszego projektu dotyczącego 7. 13 sierpnia, nie wiem czy o tym wspominałem czy nie, ale uczestniczyłem w spotkaniu z prezesem Spółdzielni Lekarskiej, z panią obecną panią Sołtys,
wsi Serwatki. Negocjowaliśmy, myślę, że zawzięcie z panem prezesem, bo wtedy przejąć od nich budynek noczarny, który jest w Serwatkach. Udało nam się, myślę, że dość dobrą cenę wynegocjować za odkupienie nakładów, jakie zostały poniesione na ten budynek, ponieważ działka, na której stoi ten budynek, jest własnością gminy, więc my, jeżeli chcemy uzyskać ten budynek na potrzeby wsi, bo taki jest zamiar, żeby mieszkańcom wsi to czy przekazać, czy udostępnić do stosownej w tej miejscowości, co do małej świetnicy, może miejsca spotkań mieszkańców, więc bardzo nam zależy na tym, żeby ten budynek przejąć. Wcześniej lekko żądał od nas dla Penowie 20 tysięcy złotych. Natomiast po tych spotkaniach mamy nadzieję, że jeżeli się nie wycofa pan prezes, a będziemy próbować z panią sądzić jeszcze raz, to jest dobrego niestety mowy na odkupienie tych nakładów, to może się zmieścimy w kwocie, no może 10-krotnie mniejszej. Więc jeżeli nam się to udało, więc mam nadzieję, że zrobimy nasz wspólny budżet. Żeby pozyskać ten obiekt, przekazać mieszkańcom, się trochę go zremontować i żeby wieś miała niewielki, ale własny budynek. Dziękuję pani sądzi, że mnie bardzo mocno wspierała w tej dyskusji wzajemnie. 3-4 września uczestniczyłem w 30. Forum Związków Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i między innymi jednym z najmniejszych tematów to był temat susza. Temat suszy mocno przedstawia i plany, to co do tego swoje przedstawia pan nowy wicewojewoda podlaski. Jak jest susza, to państwo wiecie. Każdy bądź razie, że nie będę się odnosił dlaczego i po co i na co. Tak kosmiczne protokoły, które się myśli i państwo sami wiecie, którzy tu z nami od iluś dni współpracujecie, bo pracuje grupa pracowników urzędu miejskiego i do 20 w soboty, oby jak najszybciej, jak najwięcej osób, które zostały dotknięte suszą, obsłużyć, wspomóc te działania, żeby no, nie zabrać tej szansy uzyskania jakichkolwiek odszkodowań za to. Natomiast protokoły są kosmiczne. Państwo wiecie, na czym to polega. Wspólnie tu i wieczorami analizujemy te protokoły. Jeździcie państwo do agencji i wracacie. No ale jeszcze ktoś pojawi na ukończenie. Panie burmistrzu, można wam nie skreślić? Nie ma sprawy. Jeżeli... Proszę uprzejmie. Zwolania na rady, więc to nie ma dzisiaj autora pytania, to on mnie o to pytał, żadnego rozłożenia na rady, akurat w przypadku tej działki nie było. Tyle mogę powiedzieć, żeby do pytania ze strony pana Karola to służę, ale dzisiaj, żeby mieć ociągnąć. Podpisaliśmy akt, gdzie wieczysty użytkownik chciał po prostu kupić tam własność tej działki i wtedy rzeczoznawca, który wycenia tę działkę, obowiązkowo musi zaliczyć do ceny opłaty, które przez ileś lat, a konkretnie przez GS w tym przypadku były wnoszone na poczet przyszłej ceny sprzedaży działki. 11.9. Dostarczenie dokumentów i wspólna analiza tej dokumentacji w mieście Kolno dotyczy prokuracji stosunków odpadów. Państwo wiecie, że to zadanie jest zrealizowane. Mam nadzieję, że było zostanie zakończone i rozliczone. I 25 września Fundacja Krajowa Energia Wiodąca. Analizowaliśmy te wszystkie dokumenty, jakie zbieramy z poszczególnych gmin, te wszystkie wnioski, o których państwo, między innymi wy tutaj dyskutowali się, ci, którzy byli tu obecni, które powinni się i będą mogły się być umieszczone w strategii ten cel, o który państwu wcześniej wspominałem. Dziękuję. Proszę, czy są jakieś pytania? Dlaczego pan nam nie przedstawił nowego dostępcy? No nie przedstawię go państwu, bo w tej chwili siedzi w suszy od paru dni. To rozumiem. Ale myślę, że na najbliższy.
pierwszej sesji mogę Państwu przedstawić nowego zastępcę. Dobrze, mówię, że było się dowiedzieć odgórnie, a nie w domu. Także... No Państwo macie podpisy tego zastępcy na wszystkich wnioskach, bo ja nie jestem w stanie w tej chwili się... Nie mamy nic przeciwko, gdybyśmy chcieli być powiadomieni. Umówmy się, że pana Grzegorza Falkę, bo oni mówili, przedstawię Państwu i powiem wszystko na ten temat, dlaczego zdecydowałem akurat na taki krok. Moi koledzy zdecydowali się dużo wcześniej, ja dopiero teraz, ale cieszę się, że taką decyzję podjąłem, bo w tej chwili pan Grzegorz tak naprawdę ciągnie cały, bardzo pomocny, ciągnie cały zestaw wniosków wraz z koleżankami, które mu pomagają, zestaw słusznych świątek, piątek, siedzib i nie naprawdę, ale to nie ze względu na słyszeć, to zrobimy, pan Grzegorz Paszka jest zastępcą na jedno szmatka, ale to powiem Państwu na najbliższej sesji, jeżeli Państwo nie widzę pytań. Jest więcej. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania ulicy w Nowogrodzie. Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie dnia 30 września w sprawie nadania ulicy w mieście Nowogród na podstawie artykułu 18 ust. 2, 13 artykułu 40 Dzień Augusta 2013 roku, podwójnie 54, 2016 roku, podwójnie 45, podwójnie 2018, 30. Ulica pod nazwą, pan przewodniczący może również wcześniej przedstawić, by to ładnie wyglądało. Tak, bo została wypracowana nazwa ulicy na komisji, to może nie będę odczytywał. Zgodnie z dołączeniem do uchwały i załącznik geograficzny, paragraf 2 wykonania uchwały bierze się w Wyższowi. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty wygłoszenia dzienniku z Radą Województwa Podlaskiego. Proszę pana przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii i zarazem nazwy ulicy, która została zaproponowana na posiedzeniu komisji. Na wniosek mieszkańca, który zasugerował pewne nazwy, została wypracowana w komisji i zaakceptowana też przez mieszkańca, bo konsultowana jeszcze z nim. Nazwa tej ulicy jako Dębowa. Komisja zaopiniowała pozytywnie cały projekt uchwały. W brzmieniu pierwszego paragrafu nadaje się nazwę ulicy w mieście Nowogród oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 176/30 ulica Dębowa. Zgodnie z dołączonym do uchwały załącznikiem graficznym. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie badania nazwy ulicy w mieście Nowogród, chodzi o ulicę Dębową. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu uzupełnionego w trakcie dzisiejszych obrad, czyli do wniosku. Ponownie wniosek Radni Rady Miejskiej. Pan Witold Małachiew, Krzysztof Kojnowski, a także sołtysi Damian Chętny, Bogdan Chętny, Rada Miejska Nowogrodzie. Wniosek. W imieniu mieszkańców miejscowości Mąbica zwracamy się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych z budżetu na 2015 rok w kwocie 20 tysięcy złotych na prace związane z przywróceniem drogi do miejscowości Mąbica Dworek. Według stanu jej właściwego przebiegu, zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym przed jesiennymi pracami polowymi. Niewykonanie prac powoduje całkowity brak przejazdu na tym odcinku. I tutaj podpis wnioskiem. Proszę bardzo, chcę zabrać głos w tej sprawie. Proszę bardzo, panie proszę. Uważam akurat, że ten odcinek drogi, który wszyscy znamy i tak jak Witku mówiłeś, to jest chyba priorytetem dla gminy, żeby
to zrobić, bo faktycznie ona wygląda strasznie. I my jako radni powinniśmy się przychylić do tego wniosku. Ze swojej strony mogę dodać, bo znam taką sytuację w tej chwili, że zostały zebrane wszystkie plony, można powiedzieć, z pól. Są widoczne wszystkie te słupki wyznaczone, no i rolnicy za chwilę zabierają się za jedynie za odoraniem pewnych swoich fragmentów pola. Droga przebiegnie w innym fragmencie, na pewno rolnik to zostawi, ale utwardzona nawierzchnia, która tam jest, po prostu będzie w innym miejscu. I to trzeba też zrobić. I oczywiście dodam tylko, że na zebraniu wiejskim miejscowości Mądlica również taki wniosek padł i bardzo był, jak gdyby, no wszyscy chyba się z tym zgodzili, że nie było chyba nikogo, kto by przeciwko temu głosował. Również on został zapisany w protokole zebrania, żeby z tym odcinkiem drogi po prostu, może z tym im najbardziej. Oczywiście może nie myślimy tutaj o jakichś wielkich pracach, ale z tym najbardziej takim, który to przywróci jego stan przebiegu. To dlatego ten wniosek do tego myślę zmieszczę. Czy są jeszcze jakieś uwagi, pytania, głosy? Proszę bardzo, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych chce poprzeć wniosek mieszkańców miejscowości Mądlica, bo tak to należy nazwać, że tak powiem, przez nas radnych i sobie przedstawionych tutaj. Proszę pan burmistrz chce zabrać głos w tej sprawie? Ja zawsze wszystkim udzielam głosu, także nie mam zabrać głos. Rozumiem, że nie wiem, pan burmistrz decyduje się też pracownika budżetu. Chciałbym o to chodzić, szanowni państwo. Należy dokonać analizy tego budżetu. Jeżeli będą możliwości finansowe, a państwo głosujecie, ja pewnie mogę na ten rynek wchodzić, że wniosek jest zasadny. Natomiast wymaga to analizy tego budżetu, który mamy, jeżeli uda się wygospodarować takie środki, to pewnie ani pani skarbnik, ani ja nie będziemy przeciwko temu. Tyle mogę powiedzieć. Ale to się musi. Ale to jest wygospodarować, panie burmistrzu. Ja muszę, jeżeli państwo chcecie, ja nie mam prawa głosu, ale mogę podnieść na nią rękę. Bo ja wyczułem, że powinniśmy to zrobić teraz, dlatego że na wiosnę będzie za późno, bo tam nawet gdzie nie na wiosnę, zimą nawet tam nie dojedzie samochód po mleko i nie wróci. To nie stało się za rzeczy do domu. To nawet nie trzeba czekać do zimy, bo pierwszy kontrakt już tam jest przejedzie. Bo tam są dwa takie miejsca, gdzie droga po wyznaczonym zanim pan złoży wniosek, to należy i
jakby jeżeli on ma finansowe odzwierciedlenie, odbicie, to należy go wycenić dokładnie, tak? I podać dokładną kwotę. Nie pan mi mówi, że ja mam znaleźć 20 tysięcy, a może będzie trzeba 10, bo te 20 gdzieś będę musiała zabrać i ograniczyć wydatki, tak? A może to będzie kosztowało 30 tysięcy. Nie, my żeśmy określili, że 20 tysiącach to się powinno zabrać. Nie mogę pani dokładnie powiedzieć sumy, bo to bardzo krótki okres czasu. Ale skoro 20 tysięcy uważam, że jest z górką, więc powinno jeszcze zostać z tego. Jeszcze raz mam mówić, że te 20 tysięcy muszę skądś zabrać, tak? Czy ma to znaczenie, tak? 10 tysięcy, czy 5 tysięcy, które może zostać, czy może być za mało, tak? Tak, ale uważam, że pani powinna to zrobić. 20 tysięcy, a miałby zostać 10, czyli 80% pan zakłada, a 50% bo może być... Dokładnie, do szkoły trzeba pani przedstawić się, pytam, co do złotówki? Niekoniecznie, jeśli mógłby pan co do złotówki, to byłoby idealnie po prostu, tak? Do kiedy pani to zrobić? Do następnej rady, do następnej sesji. Że mają następnej sesji, tylko na następnej sesji, tylko na następnej sesji, tylko na jeśli pani stwarza problem, to rozbudować takie pieniądze. Nie stwarzam żadnego problemu, tylko taka jest zasada po prostu. Zasada jest od paru lat, ale ciągle jest problem. To jest taka zasada, która zmieni. Ale co to zmieni przedstawienie kosztorysu, jeżeli przedstawimy ten kosztorys, a jego nie przedstawimy? To tak pani. Ten kosztorys będzie opierał na około 20 tysięcy złotych. Nie wiem, tak będzie na tyle, czy będzie na więcej, czy będzie na mniej. Pan dobrze wie, że kosztorys można przedstawić na wyższą kwotę. I też. Jeżeli w kosztorysie pan pokaże mi już konkretne roboty, które potrzeba zrobić na tej drodze, no to ja mam może być albo taki, albo mniejszy, albo znacznie większy. Dobrze, nie, że może być. Ale proszę panią, nie ma też możliwości dokładnego przedstawienia kosztorysu, bo też nie wiadomo, kto będzie wykonawca tego odcinka. My potrzebujemy 22 gmina, żeby wygospodarować 20 tysięcy. I drugie ich więcej, to jest tak zrobione. Panie Państwo, my powinniśmy się sprawdzać, ale może takie rzeczy zrozumieć czasami, czy nie może zrozumieć. Czy jest to problem, bo zrobić? Ale jest kultura. Ja tylko pani mówię, a pani po prostu odpowiada, że tak się nie da, tak się tego nie da. Jak się da? Więc proszę zrobić tak, żeby się da. To pan najpierw musi zrobić tak, żeby się da. Dobrze, ja więc pani mówię, skąd pani to szukać. Pieniążek została sprzedana działka kontrakty, więc na komisji też zgłaszałem. Z tych pieniążków proszę wyremontować drogę. Pani jakoś odbiegła od tego. Teraz pani też tą odbiegła. Nie słyszałam o żadnej na komisji w sprawie tej drogi. Pani w ogóle nic nie słyszy. Ja mam pytanie do ciebie. Czy wy macie jako mieszkańcy, oczywiście mówię do sołtysów, Mątwicy i ciebie jako do tego rozwiązanie, jaki zakres prac miałby być zrobiony? To chodzi o wyrównanie, Nie, to chodzi o pracę przebieg drogi, czy po prostu wybiega poza granicę. Tak, to będzie poszli. Tą drogę trzeba przenieść po prostu w inne miejsce. Trzeba iść do tego parka. A zebrali do kultury, zebrali wszystko i w tej chwili już są nastawieni na to, co mają sobie mówić. Założą i drogę, że się nie podaje. On przerzuci, mężu, który leży na pola, przerzuci na drogę z powrotem. I nie wystarczy, bo tak. Jeśli nie załatwi z KZB, trzeba wziąć równarkę czy przeciągnąć. To jest dwa dni jakiejś roboty. A właśnie ludziom życzę tam, że nie było, bo ja nie rozumiem. Proszę Państwa, wracamy do tej drogi, bo ta droga na miejscowości Górnicze Bory to jest jedyna zimą znowu, jedyna droga dojazdowa. Nie korzystają z drogi, która im łączy Mątwicę i tam na koniec Mątwicy do Szablaku, ponieważ tam jest zastrony zjazd, tam żaden samochód nie podjedzie, nie zjedzie. Przepraszam Krzysztof, jesteś w błędzie, bo tamtą zimę korzystamy z tej drogi dzięki jednemu mieszkańcowi, dokładnie. Kordaszewski tą drogę utrzymywał, on nawoził
No tylko, że chłopot sobie zrobił policję na głowę, żeby się urodził. Ale panie Damianie, jaką zimę mieliśmy w tamtym roku? Dwa tygodnie zimę. Dobrze, i dzięki temu, że mieliśmy taką zimę, to tam ci ludzie mleko mogli. Ale to jest zimę. Bo na tamtej drodze ja znam... Proszę państwa, jest wniosek. Proszę, panie, zwrotku się tutaj pan burmistrz tutaj chciał jeszcze pan wyjść. Szanowni państwo, ja mówię z pani, że na komisji działaniach podjętych przeze mnie na tę chwilę nie ma zabezpieczonych środków finansowych na ten cel. Rozmawiałem się z rolnikami, którzy do mnie przychodzili, że ci, którzy mają, którzy są borani w ten rok, żeby już się cofnęli, żeby ten grunt przynajmniej podleżakował, żeby już nie był świeżym gruntem do czasu, kiedy nie znajdziemy tych pieniędzy. W tej chwili ja też mam wątpliwości co do tych 20 tysięcy, czy to jest za mało, czy za dużo, no bo tego nikt tak naprawdę nie wycenił. Jest to chyba jakaś szacunkowa podana wartość, ale żeby z tej matki wyjść i spróbować jakoś temat przedstawić pani skarbnik w miarę realistycznie, może byśmy się umówili, ktoś z państwa, nie wiem, czy pan Małakiej, czy pan Damian, widzieli kogoś z komunalnego zakładu budżetowego, żebyśmy przeszli i określili, nie wiem, to najpilniejsze działania, jakie można tu wykonać na tej drodze, żeby spróbować ją na nowo wyszlakować. Bo ja też nie jestem w stanie, czy to jest 10 czy 20 tysięcy, czy ile, bo może 15, a może tak państwa jak mówi 30. Więc żeby w ogóle ruszyć temat, żeby państwa nie przyjęli do budżetu, może mówmy się, że zrobimy na tyle, ile nas w tej chwili stać bez zatrudniania fachowców od kosztorysów, może z wykorzystaniem naszego zakładu budżetowego, żeby nam przygotowali jakby najpilniejszy spraw do tego, żeby tę drogę na nowo wyszlakować na tyle, żeby ona była przejezdna. Bo nie na każdym odcinku są, nie wiem, pewnie na tyle, ile ja znam tę drogę. Te nakłady potrzebne aż takie, ale są miejsca, tego co ja wiem, gdzie należy przełożyć przepust, bo inaczej to chyba, że się mylę, ale... Wszystko dobrze, to panie burmistrzu, dlatego to rozstawiamy tak na ostatni gwizdek. Nie udaje się, dwa tygodnie temu przyjeżdżałem, nie wiem, pan był na urlopie, zgłaszałem ten problem, ale miało być podjęte działanie. Na dziś mielibyśmy, gdyby to było zrobione na czas, na dziś byśmy mieli jasną sytuację, wiedzielibyśmy o tym temacie. A nie dzisiaj dopiero będziemy jechać sobie. Ale proszę, nie robić w tej chwili poczekać do wiosny, bo nie rozgłowiesz tam teraz i na widzę będzie świeżego świata. Czy chciałbym u ciebie w polu droga jechać? Nie chciałbym. No właśnie, chciałbym. Jak tu będziemy raz, to poczekajcie jeszcze pół roku. Aż będzie następny budżet, zarezerwujcie w tym pieniądze i zróbcie to tak, jak należy, bo zimą tam żaden samochód nie dojedzie. Tam ciągnik nie dojedzie, jak zacznie padać. I poczekajcie z tym trochę. Ale dlaczego czekamy 8 lat? I dlaczego będziemy mieli... Poczekajcie jeszcze tym pół roku, bo naprawdę zrobicie krzywdę Mijaskowi. Niekoniecznie. Temu Korteszewskiemu i wszystkim rolnikom, którzy tam jeżdżą na pole. Tam nawet ciągnikiem nie przejedziesz, jeśli zaczniesz teraz przejechać. I dalej naprosisz zwykłego żmieru. Nie zrobił na rok jest przedkładane. Poczekajcie. Za tym, żeby zrobić jak najszybciej, ale logicznie podejdźmy do tego. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, proponuję przenieść do następnej sesji. Tutaj zrobić. Ja nie jestem przeciwko temu, żeby tę drogę zrobić, bo ta droga... Ja uważam, że i tak to się zbyt długo ciągnie. Ja też uważam, że z tą drogą za długo się ciągnie. Z dobrym wpływem. Panie Damian mówi, to jest już 8 lat co najmniej. Trzeba raz na konkretnie podjąć decyzję tą drogę zrobić. Proszę państwa, nie ukrywam, że tą drogę to tak czy siak. Oczywiście to są koszty, o których tutaj możemy o tych kosztach dyskutować, czy to jest złotówka w tą, czy w tą, czy 5 tysięcy w tą, czy w tą. Oczywiście jest tu jakiś szacunek tych prac zrobionych, tak jak tu usłyszałem, zgadzam się z tym, może to jest haczykiem do przodu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że trzeba to wykonać, bo za chwilę będziemy mieli naprawdę rolnicy. Każdy swoją działkę, jest tam działek kilka przesuniętych do całej przyjemni, wyporze dokładnie z tym, co geodeta wyznaczy. I to już jest ich zamiar konkretny. Więc za chwilę nie będziemy w ogóle mieli drogi, będziemy mieli mieszkańców tutaj, którzy nie mogą dojechać do swojej miejscowości. A zimą to już w ogóle
nie ma najmniejszych szans. Więc to jest ta gmina, że myślę, że trzeba coś z tym zrobić. Oczywiście kwestia już techniczna, czy to zrobi komunalny zakład, czy to na pewno tam jest potrzebna kowarka, są potrzebne przemieszczenie ziemi z jednego miejsca w drugie, jest potrzebne uzupełnienie czy poszerzenie przepustów, bo te przepusty się znajdą trochę w innej osi, jest i które, czyli nawet przełożenie. Kwestia techniczna, panie przewodniczący, jest tu bardzo ważna w kontekście tego, co mówi pan Sołowiec Szablany. Bardzo ważna, bo mamy utarty szlak komunikacyjny, którym się jako tako da dojechać. Krzywo, prosto po nurtach prywatnych, nieprywatnych, ale na razie jeździmy. Natomiast nie bez kolery, ja proponuję, żebyśmy wspólnie ustawili ten zakres, żeby nie było spóźnie, że ktoś mi powie, że o, mieliśmy remontować drogę, przepraszam za słowo i już tych krzywi. Skoro jesteśmy wszyscy zainteresowani tym, ja powiedziałem, że mogę również razem głosować za tym wnioskiem, to weźmy za to wspólnie odpowiedzialność i spotkajmy się na tym spotkaniu, o którym mówię i ustalmy ten niezbędny zakres, który według nas jest do wykonania, żebyśmy później wiedzieli i świadomie mieli, że rolnicy przyjdą, to nie dlatego, żeby nas traktowali na burmistrza, bo nie ma przejezdności. Żebyśmy wspólnie powiedzieli, ustaliliśmy taki zakres, takie ryzyko podjęliśmy, wycenimy to na tyle, ile się da, w miarę dokładnie, żeby można było dać pani skarbnik sygnał, żeby szukała tych pieniędzy, ale ustalmy ten zakres. No, 10. W sumie udali, żeśmy sumie udali. W tej sumie na pewno się zmieścimy. Tak, ale chodzi o to, że to nie jest problem. Panie Witku, spotkajmy się na tej bitej ziemi, na kawałku i mówimy w miarę szybko, że tu to trzeba przepuść. Szybko je będzie kosztować. Tu trzeba robić 3 składy kamienia czy żwiru, żeby wsypać to świeżo do rano ziemię. Żeby nie zrobić czegoś takiego. To została wytyczona na wiosnę, prawda? Tak. Do tej pory uważam, że dawno to powinno być zrobione. Jakiś KZB czy ktoś po prostu powinien jakiś kosztorys przedstawić, że będzie to tyle i tyle kosztowało. I to było w zakresie gminy, żeby to zrobić. A nie my mieszkańcy chodzimy, że tak powiem, za dupą każdemu prosimy o coś i ktoś mówi, że to jest niemożliwe. Panie więc może co, zostawmy tak jak jest, niech jest. To więc po co się zbieramy, po co tu przychodzimy? Po to, żeby posiedzieć, porozmawiać, że no musimy się spotkać, zobaczyć. Ile razy będziemy to patrzeć i oglądać? Za każdym razem jest to samo. Ze wszystkim jest to samo. Z każdym jakimś dziwnym projektem naszym. Każdym, obojętnie. Droga, słupek, obojętnie co. Jest problem. Czy to naprawdę jest nasz tak straszny problem w tej naszej gminie, cokolwiek zrobić? Uważam, że pracujemy razem, rozumiem, może jakieś podziały. Ale pomóżmy do czegoś zrobić. Naprawdę zróbmy coś, żeby każdy był zadowolony, bo na razie szalnie. Pewnie, że nie, ale realizujemy te zadania, które pisane zostały do budżetu. W budżecie gminy zostały zaznaczone środki, jak mówię, na komisji. Na bieżące, na utrzymanie. Więc uważam, że ta jest najpilniejsza w tej chwili. Tak, tylko że to bieżące utrzymanie to jest bieżące. Natomiast trzeba przebudować drogę. Więc trzeba i trzeba znaleźć dodatkowe te pieniądze. Więc prosimy o to, żeby wygospodarować te 20 tysięcy. Ja rozumiem. Ja nie mówię o tym. Powiedziałem, panie Wiednaty, powiedziałem również, że obiema rękami możemy głosować za tym wnioskiem. Ale zróbmy ten pierwszy krok, ale normalny, bo to nie sztuka jest zgłaszać 1000 wniosków, bo państwo macie okazję w sprawach różnych, w interpolacjach na zgłaszać wniosku, tylko że ten duży manowron nie wydarzy. I musimy siąść i zobaczyć, możemy to zrobić czy nie. Więc proponuję najnormalniejszą rzecz. Jeżeli pan może mi nie przeszkadzać, to niech pan nie przeszkadza. Spotkajmy się załóżmy w piątek. Ja poproszę kogoś wskazać, by ustawić ten niezbędny zakres. Co mamy zrobić? I ruszajmy do przodu. I wtedy państwa nie będzie szukać tych 20 tysięcy. Jeżeli będzie szansa, że je znajdzie, to będziemy starali się ludzi dostać. Naprawdę dobrze rzecz. Panie Przewodniczący i Panie Burmistrzu, ja myślę, że jak najszybciej to zrobić, to Pan Przewodniczący streści szybciej tą sesję i po sesji spotkać się. I nie mamy na co czekać, bo ta droga naprawdę, sesja to jest droga wolnie. Teraz będziemy wyceniać dziedzictwa. Jest wniosek, oczywiście wniosek musimy przegłosować.
takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za poparciem wniosku radnych i sołtysów i mieszkańców, bo to jest nasze tutaj działanie, z tego wynika, mieszkańców Modlitwy, żeby przeznaczyć 20 tysięcy złotych na prace związane z przywróceniem drogi do miejscowości Modlitwa Dworek według stanu jej właściwego przebiegu zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym przed jesiennymi pracami polowymi. Niewykonanie tych prac powoduje całkowity brak przejazdu na tym odcinku. Kto z Państwa radnych jest za poparciem tego wniosku, proszę o podniesienie. Dziękuję. Stwierdzam, że jednogłośnie wniosek. Panie Przewodniczący, proszę przegłosować mój wniosek o spotkaniu się zaraz po sesji w sprawie tej drogi. Że odwiosny już jakieś pomysły były, to nie podam. Ale ja czekałem na reakcję. Nie mamy w budżecie na przeszkodę drogi. Ale trzeba to po prostu znaleźć. Panie Przewodniczący, proszę przegłosować mój wniosek. Proszę Państwa, sprawdzimy, jakie mamy środki z bieżącego utrzymania. Nie, po prostu spotkać sołtysi, radni, Modlitwy, spotkać się i uzgodnić pewne rzeczy. I skończyć tą drogą, bo ta droga jest za długo się ciągnie. To jest co najmniej, tak jak nawet powiedział, 8 lat czy ile? 8 lat, tak. 8 lat była wytyczana. W końcu została wytyczona. To została wytyczona i trzeba ochotę do Boga zamknąć i zapoznać się na drogę. Jeżeli byśmy zakończyli obrady, żebyśmy wzięli wnioski i statuty i zakończyli na blokach, na osiedlu, bo osiedle wiadomo dzisiaj wykluczamy, tak. Żeby była wydana jedna opinia, jedno głosowanie, tak. Tak, ja wyjaśnię technicznie, jak to będzie wyglądało. Ale skończmy jeszcze. Panie Przewodniczący, to, aby Przewodniczący komisji odczyta szybko wszystkie, znaczy wszystko. Stwierdzi, bo opinie są pozytywne, to od razu uprzedzam trochę, co do wszystkich statutów, natomiast będziemy głosować każdy statut szybciutko, tak jak to robiliśmy na komisji, błyskawicznie. Także proszę, przechodzimy do porządku i realizujemy to bardzo szybciutko. Następny punkt mamy przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015. To co, nie będzie spotkanie po sesji? Będzie. Ale nie ma problemu, możemy tam pojechać, panie Tadeuszu. Ale nie mówię o jechaniu, tylko o spotkaniu się od razu bezpośrednio po sesji. Nie ma problemu. I po co na to mamy czekać? Albo się spotykamy, albo znów gdzieś jedziemy w teren, może gdzieś do knajpy, kurde, bo... Do CPR mogą pan. Proszę Państwa, przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowogród na 2015 rok. Proszę o omówienie zmian w budżecie. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2015 rok. W tej uchwale zaproponowane są zmiany następujące. Czyli tak, mam prośbę. Ja nie wiem, czy Państwo radni wyrażą również taki pogląd, że może ktoś z radnych, kto ma wątpliwości do czegoś, to by może się odniósł i... Bo to było na komisji pytania, tak? Jeśli Państwo co do budżetu macie jakieś pytania, to proszę je kierować do Pani Skarbnik. Jeżeli pytań nie będzie, przejdziemy do głosowania.
Czy są jakieś pytania co do tego projektu uchwały, do zmiany rzeczy? Bo oczywiście na drugiej stronie, jak Państwo żeście zauważyli, są szczegółowe wyjaśnienia dotyczące, oczywiście zajmowała się tym komisja rewizyjna, która tam może bardziej w szczegółach dopytywała, jeśli ktoś Państwa radnych ma pytania, proszę bardzo, zgłaszać się w tej chwili. Nie widzę, w takim razie poproszę o opinię komisji rewizyjnej dotyczącej uchwały na temat zmian w budżecie na 2015 rok. Opinia Komisji Rewizyjnej 28 września 2015 roku. Podczas obrad Komisji Rewizyjnej głosowaniu jawnym głosowało 3 członków komisji. Komisja nie wydała opinii. 3 głosy wstrzymały się. Ups. Może było uzasadnienie dlaczego? Dlaczego? Pan burmistrz właśnie miał nam troszkę tutaj opowiedzieć o tym, o tej działce, tak? Mieliśmy też się dowiedzieć. Dziękuję bardzo. To na rady zostało wypłynione, tak? I co to za działka? Jaka to działka? Pani skarbnik szczegółowo tłumaczyła zasady. Pan przewodniczący bardzo pokazywał paragrafy. I ta działka, o której pan przewodniczący, pytał pan przewodniczący komisji, nie ma związku ze zmianami do budżetu. Dlatego powiedziałem, że nie pamiętam, która działka, bo nie przypominam sobie, żeśmy działkę na rady sprzedawali. A poza tym, jaki to ma związek sprzedaż ratalna działki ze zmianami do budżetu? Sprzedaż ratalna działki jest dopuszczalna dla każdego wieczystego użytkownika. Tam, gdzie nie ma przetargu, nie ma to najmniejszego związku z tymi materiałami i ze zmianami do budżetu. Próbowałem to tłumaczyć, ale przewodniczący komisji reagował tak, jak reagował. Pani zresztą widziała. Dobrze, proszę Państwa, jeżeli to nie dotyczy tej sprawy, akurat zmian w budżecie, są jeszcze pytania do zmian w budżecie? Czy mają radni jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Nowogród na rok 2015? Może nie będę odczytywał, myślę, że mają wszyscy Państwo tę treść tej uchwały. Nie dokonano w niej żadnych zmian, żadnych poprawek, więc kto z Państwa jest za przyjęciem? Pan Tadeusz? Nie wiem, czy się głosuje. Jest jeden by zagłosowanie się. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy są za. Tak? Dobrze. I tak jest za. Dobrze. Podajemy jeszcze raz proszę. Przepraszam, zapytam, to czy nie było głosu, bo ja tak zwróciłem uwagę, że wszystkie były za, tak? Są wszyscy za. Dobrze. Nie ma przeciwu. Przechodzimy do następnego punktu, że rząd poprawi. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru rolników na kadencję 2016-2019. Proszę Państwa, przypomnę panu prezesowi Okręgowego, panu zwrócić się do Państwa tutaj do rady o wybranie na kadencję 2016-2019 5 rolników do sądu okręgowego i 1 rolnika do sądu rejonowego. Na sesji w czerwcu, 30 czerwca, wybrali Państwo zespół, który opiniował, którego zadanie było opiniowanie przyjętych zgłoszeń. W skład zespołu wchodził Pan Adam Piaśnik, Krzysztof Kajdowski, Tadeusz Gróbarczyk, Urszula Parzyk, Katarzyna Wyszyńska i Dorota Zydzik. Na posiedzeniu 1 do 30 czerwca były przyjmowane zgłoszenia kandydatów. 1 lipca spotkał się zespół zaopiniowany, by sprawdził, czy te zgłoszenia są formalne. Zostało również pismo do komendanta wojewódzkiego policji o wydanie opinii o następujących kandydatach. Taka opinia, znaczy nie opinia, no, opinia, tak? Komendanta wojewódzkiego trafiła tutaj na ręce przewodniczącego. W tym dzisiejszym zespół też się spotkał. Nie wiem, czy chce pan opinię, czy pokrótce.
tak. Rzeczy takie w Gdańsku piękne, nie? Może się sprawić tylko do... Tak, sądu okręgowego. O okręgowego położył. Greta Boraska, Andrzej Kserka, Barbara Kuczyńska, Maria Lisek, Hanna Modeleska, Roman Kyszka, Tomasz Antoni Urza. Do sądu rejonowego pani Teresa Sali. Wszystkie zgłoszenia są formalne. Tak jest, wszystkie te kandydatury są formalne, tam potwierdzone stosownymi pismami. Wyjścia artykułów usta. Także tutaj to muszę wyjść w całości tej opinii. Czy ławnik to jest osoba tego najbliższego zaufania publicznego dana przez radny? Tak, to jest osoba zaufania publicznego, funkcja społeczna. No to czy społeczna, czy nie społeczna, ale tak. No ważne, tak się zastanawiam, że wszystkich kandydatów zaruszyły do tego, że osoby, która według mnie przynajmniej nie reagowała, przynajmniej jak ja zgłaszałem, że robi niewłaściwie coś we własnej służbie niemieszkaniowej. Młody wyższej niż uchwała Rady Miejskiej, a takie naliczenia szły w trakcie wyborów sołeckich w Nowogrodzie. Też były jakieś próby z podpisami, nie podpisami. Miałem Państwo pamiętali godziny. Proszę Państwa, przystępujemy do wyboru komisji eksploatacyjnej. W jakiej składzie? Trzyosobowej. No i wiadomo, że taka propozycja, żeby te osoby, które były już w komisji tej opinii, czyli ta Rada Piasi przypomina, ja byłem w tej komisji pani Wyszyńska, pani Dorota Kryzik, pani Urszula, pani Wasza. Ja proponuję trzy osoby z Urzędu. Pani i pan Skrocki. Pani sekretarz, musimy dokonać wyboru, rozumiem, tej komisji, tak? Kto z Państwa jest za tym, żeby te trzy osoby zaproponowane do komisji? Więc kto z Państwa jest za tym, żeby te osoby znalazły się w komisji konsultacyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeśli mógł głosować. Wstrzymał się, ale głosował. Proszę komisję o przejrzenie kart. Przewidzenie kart, rozdanie kart. Przystępujemy. Sekretarz do pierwszego głosowania. Głosowania. Przypominam, głosowania odbędą się dwa. Z wyborem tego kandydata, to już na tutaj osoby głosujecie, to znaczy, jeżeli
Rady Miejskiej w Nowogrodzie do przekazania kart zgłoszeń wraz z załącznikami
do nich założonymi do nich dokumentami oraz informacje o wyborach radników uzyskane od dokumentami od urzędników komisji, prezesa właściwych sądów najpóźniej do końca października. Paragraf trzeci. Protokoły z tajnego głosowania stanowią załącznik do uchwały. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uwag, czy są uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Pytań nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie wyboru radników na kadencję 2016-2019? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mielewo. Tutaj opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego. Ja poproszę pana przewodniczącego o omówienie opinii, czyli pokrótce co do wszystkich statutów z wyłączeniem Nowogrodu, tak? I pani sekretarz co do modlitwy też nie ma żadnych tam uwag. Dobra, rozumiem, czyli opinia ta dotyczy również miejscowości Modlitwa. Proszę o przedstawienie tej opinii. Komisja Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 28 roku rozpatrywała projekty uchwał statutu, wydała opinie pozytywne i może przedstawię kolejną, które rozpatrywaliśmy statuty. Statut Sołectwa Chmielewo, Statut Sołectwa Dzierzgi, Sołectwa Gerony, Sołectwa Grzymały, Sołectwa Jankowo-Modzianowo, Jankowo-Skarbowo, Mównica 1, Mównica 2, Mordowniki, Serwatki, Sławiec, Sławiec Polski, Sulimy, Sołectwa Szablak i Statut Sołectwa Waliki i Ptaki. Tak jak powiedziałem, opinie były pozytywne do każdego, do każdej z tych projektów. To już tak łącznie, czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi co do poszczególnych sołectw może i dotyczących tych punktów następnych? Nie widzę. W takim razie będziemy głosować poszczególne uchwały. Pierwsza uchwała dotyczący statutu sołectwa Chmielewo. Kto z Państwa jest za przyjęciem statutu sołectwa, uchwały Rady Miejskiej dotyczącej statutu sołectwa Chmielewo? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest za? Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kto z Państwa jest za uchwałą, za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie statutu sołectwa Dzierzgi? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie w sprawie statutu sołectwa Grądy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem statutu uchwały Rady Miejskiej w sprawie statutu sołectwa Grzymały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu sołectwa Jankowo-Młodzianowo? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała jest przyjęta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w sprawie statutu sołectwa Jankowo-Skarbowo? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia statutu sołectwa Modlitwa 1? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała jest przyjęta. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu sołectwa Modlitwa 2? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu sołectwa Mordowniki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu sołectwa Serwatki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu sołectwa Sławiec? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję.
stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu sołectwa Spawiec Dworski? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu sołectwa Solimy? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu sołectwa Szabla? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie statutu sołectwa Waliki i Ptaki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu porządku dziennego. Interpelacje i wnioski. Punkt, jak przypomina, punkt 23 pomijamy. Proszę pan Kamil, nie ma. Pytanie do pana burmistrza odnośnie strefy polskiej strefy ekonomicznej. Pamiętam, jak słychać było, że miasto Grajewo wystosowało, Rada Miejska między innymi wystosowała taki wniosek, czy też do pani premier, żeby o przyspieszenie tych spraw na objęcie. Czy my powinniśmy też czegoś takiego poczynić, takiego kroku, żeby troszeczkę zmobilizować to też. To moje przeoczenie, bo ja sprawozdanie swoje miałem pisanie w szczucie i w tym pośpiechu, tak jak pan nie pogadał, po prostu piszę po przywódcy. Ja również podpisałem się pod tym wnioskiem, podpisały się wszystkie gminy, więc jeździłem do Białegostoku, do filii specjalnej strefy ekonomicznej, nasz podpis też pan na tym istnieje. Chciałem złożyć drugi do pana strony, trzymała dużo ludzi z tym otwarcie, to robiło. Chodzi o drogę powiatową, tak? Tak, tak. Chciałbym blisko sprawdzić. Wniosek chciałem złożyć. Bardzo proszę pani Anię, żeby ją zdała i przekażemy do tego. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś interpelacje? Proszę. Ja bym chciała zrobić oficjalny wniosek, bo to co nazywaliśmy na Komisję Rozwoju Gospodarczego o postawieniu oznakowań, chociaż na rozdrożu dróg we wsi Mogowniki, numerów posesji, aby łatwiej dojazd karetką, ewentualnie kurierą, poczcie, bo w tej chwili jest cały zamieszanie, cały zamęt. To nie kryje, że ostatnio wystąpił właśnie pan Marek Zwierciadłowski, który to zrobi na własny koszt. Dopóki nie będzie to sytuacja normalna. Może na gorąco odpowiem, bo rozmawialiśmy o tym na komisji. Ja Państwu zgłaszałem takie wstępne propozycje, bo mówiłem, że do budżetu na rok 2016 proponujemy jakieś pieniądze na oznakowanie całości miasta Nowogród. Te wyraźne punkty, o których tu mówimy, myślę, że rozwiążemy to w najbliższym czasie, tak jak wiecie, przy ulicy w Nowogrodzie, Morgowniki, z Morgownika jesteśmy mówieni z panem Markiem, że on dostanie na razie sam taki wniosek, natomiast mam w związku z tym do Państwa sołtysów i radnych prośbę, żeby każdy z Was w miarę no szybko, jak będzie można, żebyście ocenili u siebie w swoich miejscowościach ilość takich punktów do ustawienia w każdej wsi. Też rozmawiałem między innymi z panem radnym Niedziankowa. My jesteśmy do dyspozycji tu, żeby pomóc, żebyśmy wiedzieli na przykład, że w miejscowości, no nie wiem, przy małych, to powinniśmy zakupić, nie wiem, trzy tablice i trzy słupki do oznakowania. Wtedy nam będzie łatwiej przygotować wstępny kosztorys tych prac i ocenić to, ile nam potrzeba pieniędzy, żeby oznakować całą gminę. Bo te przypadki, o których tutaj słowa w Mogownikach, to nie są przypadki odosobnione, żeby jeżeli już, to nie działamy w wszystkich mieszkańców, zrobić to w każdej miejscowości. Co miejscowości, gdzie tych słupków i tabliczek będzie potrzeba? 5, 8, 9. To są takie, gdzie potrzeba dwie tablice. Te miejscowości liniowe, tak jak Szabla, to pewnie będą miały 2 słupki, 3 czy 3. Natomiast Nowogród, Jasno Skarbowo, czy też Szabla, mamy więcej. Dlatego też bardzo prosił, żeby sołtysi
nami skontaktowali. Ja w szczegółach powiem o co chodzi i przygotujemy takie rozwiązanie do oznakowania. Natomiast te najmniejsze potrzeby, które wcześniej Państwo złożyłem, czy na sesję, postaramy się jakoś zrealizować na, nie wiem, no, na parę dni, nazwijmy to tak. Natomiast generalnie dobrze było, żebyśmy oznakowali po prostu całą linię. Proszę bardzo. Składam taki wniosek o wykonanie tablic dla sołtysów, bo te tablice są obskurne. Proszę, nie można przyjąć. Ja nie mówię tylko tego. Bo te tablice wymagają naprawdę. Mam wrażenie, że może jest to pisane do głosu. No to właśnie taka tablica na sołtysów, która będzie napisała o morzu. O głosu, tablica o głosu. Ja chcę zostać podróż, że wasz tam nic nie ma. Czy na to nie jest jakaś specjalna miejsce, nie mamy w państwie, to nie jest w od pana z krótkiego wniosek, żeby... Przepraszam, proszę. Rozumiem, że jest wniosek pana z krótkiego w sprawie załatania dróg w asfalcie drogi powiatowej na terenie miejscowości Grzymałów. Pani Urszula zgłosiła wniosek o te tablicy miejscowości Morgowniki, które no, rozumiem oczywiście jak najbardziej, że one są niezbędne. No, no w tej chwili, bo następna karetka, czy tam powiedzmy dojazd i ktoś się nie orientuje, gdzie który tego się znajduje, więc o to chodzi, tak? Ja rozumiem, że to są różne gwiazdy i teraz nie wiemy, które numery, tak? I jak ktoś na budynku nie ma numeru, to już się wyobraża. Znaczy nawet jak jest, panie przewodniczący, ja mam na końcu 11, a... Dobrze, za chwilę pan Tadeusz zgłosił wniosek o wymianę u sołtysów tablicy. Znaczy o wykonanie nowych tablic. Nowych tablic sołtysi, tak? Nie, tablic o głosze. Tablic o głosze. I tabliczki i sołtysów. I sołtysi nie mogą. Są to wnioski rady, proponuję przegłosować te wnioski. Zaczynając od wniosku pana Skrockiego, żeby te dziury załatać. Rozumiem, że pan burmistrz zgłosi się do Jeżeli Dróga Powiatowa, zwróci się z wnioskiem Rady Miejskiej w Krakowie. Proszę w takim razie o głosowanie. Kto z państwa radnych popiera wniosek pana Skrockiego, żeby zwrócić się do zarządu powiatu i załatać dziury w miejscowości Grzymały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Proszę o zapisanie. Proszę bardzo. Wniosek pani Szymoni. Pani Grubo, proszę o jakiś... Może niech pani wypowie. Chodzi głównie o wniosek o oznakowanie na rozdrożach dróg numerów posesji, które się w danej drodze znajdują. Miejscowości Morgowniki. Miejscowości Morgowniki. Kto z państwa radnych popiera ten wniosek pani radnej Urszuli? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Proszę teraz wniosek pana Tadeusza Góralczyka w sprawie. Panie Tadeuszu, może pan jeszcze raz. O wykonanie tablic ogłoszeń i tablicznych sołtys. O wykonanie tablic ogłoszeń i tablicę tablic z napisem sołtys dla wszystkich, rozumiem, sołtysów w naszej gminie. Wszystkich nie. Proszę o... Może do tego wniosku panie Tadeuszu, jeśli ktoś ma wypowiedź, to zróbcie tu tam, gdzie się zresztą. Ja chciałbym powiedzieć, że zakupiłem skoro na własnych oczach. Także nie wiem, czy ale tam jest ogłoszeń, czy ty nas nazwą? Napisem co w stanie. Bo to nie wiem, jak się ma, ale ja mam wrażenie, że to jest... zakupić tablicę ogłoszeń i tablicę z napisem sołtys. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Ale tak.
Państwo, ja rozumiem, że są to Państwa wnioski, które wspólnie składamy. Ja też się wypowiadałem na ten temat, bo przyszło do tego budżetu. Ja też tak rozumiem, ale powiem szczerze, że chyba wydatek na jakąś tablicę w Borgownikach, powiedzmy. Ale z nami nie rozmawiamy o Borgownikach. Dobrze, no to ja też tego rozumiem. Ale ja rozumiem się, przeświadczyłem, może pan przewodniczący mnie nie słuchał, że te najpilniejsze sprawy dotyczące dwóch, trzech tablic postaramy się jeszcze w tym roku to zrealizować. Natomiast kompleksowym rozwiązaniem, żeby mieszkańcy się nie czuli pokrzywdzeni, rozumiem, że Państwa przy głosowaniu tego wniosku to jest jednoznaczne uczestniczenie w projekcie budżetu na najbliższy rok. Jeżeli udało się wspólnie, Panie Burmistrzu, nazwę dotyczy tylko miejscowości Borgowniki, a o tych, co Pan powiedział, myślę, że wszyscy będą zgłaszać. O tych pozostałych miejscowościach. Miejscowości Borgowniki, ale ja już powtarzam, że sprawa ta, o której pani Urszula poruszała, została między panem Zwierciadłowskim, tak. Panem Urszulą, panią mną, przepraszam. Dobrze, ale to dotyczy ustalowanie, nie wracajmy do tego. Natomiast ja mówię o kompletnym załatwieniu wszystkich spraw. Panie Burmistrzu, jest drugi wniosek, ale myślę, że dla pana on jest też bardzo dobry, bo to jest wniosek pana radnego Skrockiego, dotyczy drogi powiatowej. Zwracamy się do zarządcy drogi powiatowej, żeby załatał dziury. No, bo... Ale to jeszcze ja przed chwilą mówiłem, że pan ja nie zadotuje, pan nie zrobi zła i prześlemy odpowiednia tego powiatu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, jeżeli chodzi o oznakowanie tych właśnie wjazdów do posesji, bo to głównie o tym mówimy, więc żeby nie wprowadzać nawet chaosu w gminie, mówię, sprawa pana Zwierciadłowskiego została wyjaśniona, pan Darek go załatwił. A dlaczego my możemy jeszcze chwileczkę zaczekać, ale chcemy, żeby to było zrobione, żeby inne wioski też się dołączyły i żeby nie było sytuacji, że każda wioska ma inną tabliczkę. Każda wioska ma jeden kolor, wioski drugi kolor. Ja myślę, że ustało się zacznie objawić to wszystko, myślimy w jednym kierunku i powtórzę jeszcze raz, że pracujemy wspólnie, państwo i my, dla dobra wszystkich mieszkańców i proponujemy rozwiązanie kompleksowe. Czyli załatwienie to doraźne tych najpilniejszych spraw, no bo nie zostały uzgodnione z panem Markiem, tu znowu obrony już mówiłem. Natomiast dobrze by było, żeby mieszkańcy wszystkich miejscowości czuli się traktowani przez nas poważnie i jednakowo. I dlatego mówię o tym, żeby spróbować wspólnie znaleźć pieniądze na przyszły rok budżetu. I dotyczy to dokładnie pracowników, jak to ja mam jeszcze jedną prośbę, zarówno do pana przewodniczącego, jak i do pana burmistrza, bo wiadomo, że wchodzą nowe fundusze unijne. I jeżeli by była możliwość pozyskania funduszy, nie mówię, że to od razu w ciągu pół roku, roku, ale żeby wziąć na wzgląd, żeby pouzupełniać i utwardzić drogi w wioskach, nawet z możliwością położenia dróg asfaltowych na głównych szlakach komunikacyjnych. Nie mówię, że to jest sprawa priorytetowa, ale żeby zarówno pan przewodniczący, jak i pan burmistrz mieli to na uwadze, że pokazuje się jakiś projekt, są zgłoszenia mieszkańców wiosek, co słyszałem od pani Jadwigi Cwaliny, że tam brakuje kawałek drogi, tu kawałek, żeby zebrać jakiś ten areał dróg w jednym terenie. Wiadomo, że to będzie obwarowane kilometrówką. I czy dałoby się skorzystać z projektu unijnego, żeby w naszej gminie doprowadzić drogi do takiego stanu, jak są służby? Nie da się. A to czy to się nie. Witek, to proszę cię. Taka jest moja prośba, po prostu zwrócenie uwagi na to i obserwowanie. Dlatego uważam, że powinna być dodatkowa osoba zatrudniona do pana Andrzeja. On sobie chyba sam nie radzi ze wszystkimi wnioskami. Uważam, że powinna być dodatkowa osoba do wniosku. Wtedy skorzystamy z większej ilości wniosków, to finansowanie się bardzo od tego. Tak, to nie problem przygotowania. Sami przygotowujemy wnioski. Panie Burmistrzu, przepraszam, że wejdę w zdanie. Zawsze każdy nasz wniosek, każdy wszystko, po 5 minut zapytań. Nie, panie Wiktor, w tej chwili trzeba stworzyć możliwości finansowe do przygotowania wniosków i dokumentacji. Jeżeli nam to się uda, to kwestia przygotowania wniosków przez standard. Bo by nam się udało skleić ten budżet.
ponieważ my w tej chwili zgłaszamy mnóstwo spraw, tak naprawdę, na rok 2016, ale musimy się wkrótce pochylić w komisjach i, nie wiem, w sołectwach, gdziekolwiek, nad budżetem. Bo my w tej chwili cały czas gadamy o jednej stronie budżetu, o wydatkach. Musimy skompletować drugą część, która się nazywa dochody. Jeżeli uda nam się to spiąć, to będziemy starali się wszystkie te wnioski, które Państwo zgłaszają, umieścić. No to jest wtedy nakaz dla nas, żebyśmy przygotowywali wnioski. Okay. Nas interesuje, jeżeli będą ogłaszane konkursy, bo na to czekamy, na budowę dróg tych, o których tu mówimy wewnętrznych, czy z progu, czy z RPO, nikt nie będzie czekał, oto jest tu uruchamiany i są uruchamiane spotkania z przedstawicielami złączy do informowania nas o wnioskach, o pomocy, o wszystkim, abyśmy tylko udało nam się skleić budżet i zapisać pieniądze do budżetu. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to gdybyśmy się nawet nawzajem mówili, a to bardzo zgłaszamy, a to nie, nic nie robią, to możemy się tylko nawzajem denerwować, wypominać sobie, my musimy znaleźć dochody. Do 15 listopada. Czyli zostało nam miesiąc czasu. Tak. Więc trzeba podjąć jakieś kroki tutaj, żeby o tym rozmawiać, bo na razie to jest taka sprawa. Zbieramy Państwa wnioski, ja powtarzam po raz trzeci. Zbieramy Państwa wnioski do budżetu, wszystko spisze na później, usiądziemy i ocenimy wspólnie, na co nas stać i co wpisać. I wtedy będziemy nawzajem siebie kontrolować. Co, na co zabraliśmy pieniądze, co realizujemy i wtedy z tego rozliczać. Bo najłatwiej to jest na 260 wniosków, jak na Komisji Rozwoju Gospodarczego przygotowano u pani skarbnik leżą wnioski, może na 5 budżetów. Ale to już nie mówię, że to przyjdzie. Z tej właśnie masy wniosków położymy je na jedną stronę wydatki. I na to musimy skompletować drugą stronę budżetu dochody. Jeżeli znajdziemy dochody na wszystkie te wnioski, które dzisiaj tutaj zgłaszamy, to ja będę pierwszą osobą zadowolona i szczęśliwą. Więc musimy za dużo rozmawiać, żeby nie było później w ostatniej chwili przedstawione, że tak ma wyglądać i nie ma budżetu. Więc uważam, zacznijmy rozmowę już na część wniosków zobaczycie Państwo, dostaliście wstępną tabelę, bo my taką już analizujemy, to macie Państwo przygotowane w tej tabeli. Część wniosków, które zostały wpisane w wstępnym jakby projekcie do budżetu. Państwo zobaczycie, że i dokumentacja na drogę Mątnica-Szabra, Kisza i Mątnica, wniosek pierwszy składał pan Strocki, ten wniosek pobiegł później, ale dobrze, możeśmy się tutaj nawzajem do dróg, będę powtarzał 10 razy. To część już została wpisana. Ile uda nam się obronić w tym budżecie? To sami sprawdzimy, to jest wspólnie obronione. A ja wtedy będę już sezon grzybowy i pojawiają się ponownie śmieci w lesie. Moją propozycją byłoby, nieważne, każdy z letników płaci podatek od działki letniskowej. Czy nie zastanowić się na tym, żeby tych ludzi w formie ryczałtowej obwarować wywożeniem śmieci, a nie tłumaczeniem. Ja jestem raz w roku, ja przyjeżdżam tylko na 3 dni. To z czego działka? Po co ci ona na 3 dni w roku? A później wchodzimy do lasu pod posesjami, wszędzie widzimy worki ze śmieciami. Chyba pora się zastanowić, żeby z tego też jakiś dochód był i żeby w końcu oni się czuli do obowiązku opłacania za te wywożone do lasu śmieci. Mogę odpowiedzieć, że to nie da się. Tak, no słucha to mnie. Idę do lasu, słucha to mnie ze śmieciami, prawda, synu? Mogę pani radny odpowiedzieć w ten sposób, że w tej chwili są możliwości prawne, żeby to nie było, takiego rozwiązania i mam nadzieję, że również stosowny projekt uchwały pracy w tym temacie przygotujemy. To jest straszne, jak się wchodzi do lasu, widzi się worek z pampersami albo z butelkami, po chwili no ciężko, te butelki do sklepu odbyć. Za chwilę nie będziemy mieli gdzie w tym pięknym terenie pójść na spacer, bo będziemy oglądać śmieci. Ja myślę, że musimy wprowadzić obowiązek i jak się płaci, tak jak widać w tym systemie, że nasze śmieci. Jeżeli każdy płaci, nie wywodzi śmieci, nie wyrzuca. Szkoda mu tych pieniędzy, bo musiałby i zapłacić i wyrzucić śmieci. Jeszcze raz. Tutaj szybko to się uczy. Na pewno myślę tu, żeśmy się z panem przewodniczącym jak przed chwilą porozumieli, że trzeba to w przedmiocie komisji w ogóle i jak pan również ma już jakiś projekt czy rozwiązanie nad tym się zająć w komisji
rozwoju gospodarczego, który to w tej kwestii dotyczy. Na pewno rejon ten turystyczny nasz wymaga tej regulacji. Panie Przewodniczący, to nie ma celowości na to, żeby to zrobić gdzieś tak finansowo ogarnę dodatkowo, ale o to niech oni się martwią, że oni w sezonie letnim żyją między nami. Nie zachowają tą kulturę, skoro my płacimy, to nie płacą. Jeżeli zapłacą opłatę, za ten system, który funkcjonuje, ale żeby za każdym razem nie się wymigiwali, że ich tam nie ma, to tutaj generalnie bywa. Nie ma, nie płacą, nie wywożą. Są tam, przyjeżdżają i tak dalej. Więc trzeba im wprowadzić coś takiego. Taką opłatę nikt nie będzie wygórowana, bo jakaś taka, że co wiecie, mamy ją nie ja uważam, że oni przez wypień, to oni więcej śmieci zostawiają, jeżeli by... Oni wiążą jeszcze ze sobą. Ale wręcz się zdarzało, że to po sesji są podrzucane ze śmieciami, bo wiedzą, którzy nie są zabierane. To jeszcze bym tak jeden raz nie zgłaszali, bo pani Jadzia odwróciła i chciałem już przejść do spraw różnych, jeśli pozwolicie państwo. Proszę pani. Odwodnienie drogi w Jeżdżach, bo tam to jeżeli popada, to jest naprawdę jak rzeką w gminie, a w zimie to jest środowisko, że naprawdę samochody też nie mogą pojechać. Tak? Tak? Byłeś tak, ja wiem, że to no, jest ślizgawe, jest na członku jak rodowisko. Czy ja mogę prosić o głos? Proszę bardzo. No właśnie ja mam takie pytanie, nie wiem, do pani sekretarz czy do pana burmistrza, co z naszą szkołą, budynkiem szkoły, czy coś jest postanowione, czy nie postanowione, czy w ogóle w tym roku będzie ogrzewana trochę chociaż, bo w tej chwili spotykamy się tam jako koło gospodyń, przynajmniej raz w miesiącu. No i tak po prostu chciałabym się zapytać, co mogę ludziom, mieszkańcom powiedzieć, czy jest szansa, że będą pieniążki na to, że to trochę chociaż będzie ogrzane i nie będzie pusto, stało pustostanem, tak no, bez ogrzania. Ktoś mi powie cośkolwiek na ten temat? Bardzo panie wiceprezesie, proszę by pani przekazała informacje te, które zrobiliśmy po historii do tego zabezpieczenia. Chciałbym czy jest jakby tematem przed nami. Ja mam pytanie do pani, czy koło gospodyń korzysta, rozumiem, z jakichś części pomieszczeń, tak? Tak. Dwóch pomieszczeń powiedzmy. Panie burmistrzu, a czy w szkole są zawody demokratyczne w rzędnikach? Pan mówił w tym temacie, czy nie? To panie, które wyglądają to najlepiej. Oczywiście można doprowadzić do takiego stanu, że jedno konkretne pomieszczenie będzie ogrzewane, a pozostałe nie. Ale właśnie, czy to nie zaszkodzi innym pomieszczeniom, jeśli tylko w jednym będzie ogrzewane? Nie, myślę, że nie będzie. No, jak one są otrzymywane w jakiejś obniżonej temperaturze, to nie jest tak. To no, ktoś musiałby to sprawdzić. Myślę, że nie wiem. Pan Bogdan Żyłko, pracownik gazetekty, tam jest to straszne, na pewno musimy się zorientować. Czy tam są zawody demokratyczne, które no można to zrobić? Uruchomiając ogrzewanie, ogrzewa się załóżmy jedno pomieszczenie. No ale czy jest szansa, że może będzie można to ogrzeć? No na pewno nie ulega wątpliwości, że jest taki budynek, to choćby w stanie z takim. Nawet jak on nie funkcjonuje, trzeba go w jakiś sposób od czasu do czasu do robi kłopotu. Czyli powinnam przyjechać do KZP i... To musi technicznie ocenić. Według mnie, bo ja akurat drogę w tej branży pracuję, także... A teraz pytam, co to jest? Jeśli będzie otwarty, mogę spojrzeć na to, mogę coś powiedzieć. Zostało zastosowane tam, mamy pewien sprzęt do Państwa dyspozycji, taki protokół przekazania dokumentów Państwa.
przewodniczący, tak? Może do stowarzyszenia podpisało i z tego możecie korzystać, tak? No, no. No dobrze, dobrze. A jeszcze wśród dalszych moich, znaczy jeśli będą rozmowy o budżecie, to jeszcze taka prośba. Pan Piesiek składał wniosek o remont krzyża i przepustu na drodze, to żeby też pamiętać o takich wnioskach, które były złożone, że postarać się też zabezpieczyć pieniążki na te wnioski, które już tam są złożone. A krzyż nie jest zabytkiem, więc trzeba go zrobić. Ale to nie jest zabytkiem, pytałam. No i później nie mam teraz. Nie wiem. Z tego co pamiętam, pan mówił, że ta usteria techniczna spowodowana tą rzeką została zgłoszona. Czy został urządzony protokół z tej jakby reklamacji i czy coś w tym temacie zostało wyjaśnione? Tak, proszę pana, mam odpowiedź wykonawcy, że w najbliższym czasie usunie usterię, natomiast przed nami pewnie będzie, nie wiem, gospodarowanie jakiejś części, żeby założyć na górę odwalniające jeszcze do skarga. Natomiast mamy odpowiedź do protokół, gdzie stworzony z udziałem wykonawcy, inspektorów nadzoru, projektanta, wszystko zostało ustalone. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie to usunięte. Drugie pytanie, jakie się z tym wiąże. Jaki to jest czas? Znaczy, no w jakim czasie zostanie? Wierzę w najbliższym czasie. W najbliższym czasie, może to być miesiąc, pół roku, czy też rok? Dwa lata. Dziękuję panu. Jeżeli mówię w najbliższym czasie, to jeżeli będę wiedział, że za 3 dni czy za 5, to powiem, że w środę czy ja to zrobię. Otrzymaliśmy pismo 2 dni temu. Spotkanie komisji już było kilkakrotnie, to są negocjacje z wykonawcą, który próbował... Panie burmistrzu, nie były już negocjacje, powinna być tak sporządzona umowa, że w okresie gwarancyjnym, że coś się dzieje, w przeciągu, nie wiem, 30 dni, czy 14 dni, czy 50 dni, ustępna zostanie uzgodniona. Niech pan na mnie nie przyszedł. Ale ja nie przyszedłem. Pan zadał mi pytanie, ja panu staram się najbardziej merytorycznie odpowiedzieć. Nie, panu zaczął mi jeżeli pan może się przerywać, to... Proszę mnie nie przerywać. Mowa została tak sporządzona, że umożliwia to na takie, a nie inne rozwiązanie rozłożyć tego nazwy. Po to byli projektanci, po to byli inspektor nadzoru, którzy nie o takie odwiedzi. Co ewentualnie to był pierwszy etap realizacji przebudowy dużych stadionów. Dalsza jest przed nami. Pewne elementy odwolnienia są w drugiej części. Nie trzeba to jakoś wspólnie uzgodnić, łącznie z projektantem, zrobić tak, żeby w przyszłości nie nastąpiło dalsze uzgodnienie. Będę wiedział dokładnie, którego dnia będzie pana powiadomić. Kto jest teraz odpowiedzialny za te boiska wyremontowane? Cały stadion jest na stanie szkoły w Nowogrodzie. No bo ostatnio przyjeżdżałem tam, to jest obraz nędzy i rozpaczy. Kupa śmieci, brudu, bramy pootwierane. Tak to, jak mamy remontować i tak to ma wyglądać, to uważam, że jest bez sensu dalszy remont. Stawione są pojemniki na butelki plastikowe, żeby może się wejdzie, bije, mogła to zrzucić. Natomiast ja przyjeżdżałem, widziałem, co się tam dzieje. Skoro wydawać pieniądze i to ma być zniszczone i dewastowane, i tak jak to wygląda, powinniśmy się chwilę zastanowić, czy ma. No ja bym z panem nie zgodził, panie radny, bo może należałoby bardziej wyegzekwować prawidłowe funkcjonowanie tego, a nie przekreślać go z funkcji, z takiego perspektywy, że ja, nie. Ja o tym nie mówię, to co widziałem i stwierdzam. Może należałoby na to się harmonogram korzystania z tego starego bo stanie uważam, że jest potrzebny tutaj dla. Ja nie mówię, że słuchaj, prawda, więc kurczę, po to, żeby dzieci mogły ćwiczyć. Ale jak dzieci ćwiczą i tak zostawiają, to jest coś nie tak. Tak, to jest.
żywy i tak dalej. Uważam, że powinny się rozszerzać, to też powinien zostać. A jeśli zostawimy to jak to państwo, to zaraz sobie zdejmie siatkę, chcę sobie zdejmie siatkę, bo mu będzie potrzeba. W przyszłości mówiliście o pełnym monitoringu tego, to szkoła też pewnie nie poradzi sobie z tym, żeby na stałe nas postawić dozorce. Szkoła ma w zarządzie cały stary, że stare miejsce i nowe policji karne, żeby szkoły się wyskuczać w programach zajęciami i skorzystać z tego. Najbardziej trudne do opanowania są te języki młodzieży. To jest na nie poza godzinami, jakby. Natomiast myślę, że tak jak ja wielokrotnie rozmawiam z panem dyrektorem, żeby nie służyć na uczucieniu w prewencji. Wszystkie dani głowy wejdą na policję, a tak jak ja zaproponowałem, bo kiedyś tam też robiłem na jakiejś policji, bo młody chłopak, myśmy nie weszli na boisko, dopóki nie pozbierali się ewentualnych papierów, czy szkiełów, cokolwiek do danej policji. Proszę bardzo, a nie idźmy i bardzo. Ja chciałbym zwrócić się do państwa radnych z takim zapytaniem, czy wyrażą wsparcie, żeby podjąć pracę nad uchwałą w sprawie funduszu stypendialnego dla uczniów naszego zespołu szkół, żeby można było wyróżnić osoby, które wykazują chęć do nauki i motywować pozostałych. To jedna rzecz. I tutaj za chwilkę będę chciał jakieś ewentualne odpowiedzi od państwa, czy o takim czymś możemy dalej rozmawiać. A druga rzecz. Zmiany w statucie będą wymagane i czyli powinniśmy zastanowić się nad zmianą rozliczania diet dla radnych w sposób ryczałtowy. I dla sołtysów ewentualnie również, bo to jest oczywiście wszystko do dyskusji i do ustalenia. Czy mogę odpowiedzieć do wypowiedzi pana kandydata tylko? Panie Kamilu, jak najbardziej jestem za tym. Nie kryję, że przez tę lat mam w Radzie Rodziców i my jako Rada Rodziców też ufundowaliśmy taką nagrodę dla jednej dziewczyny, która w klasach od 1-6 do końca gimnazjum miała średnią 5-9. W tym roku były dwie takie nagrody ufundowane. Przedstawicieli, więc warto by było jako Rada Państwa. W tym roku również było dwóch takich uczniów, dwoje. Nagrodą taką było przyznanie, kwota wyopiewała na 500 zł na jedną osobę i każde z tych dzieci dostało tablet. No i zostało wyróżnione przez Radę Rodziców. No, nie będziemy operować nazwiskami, bo to nie o to chodzi, ale w każdym bądź razie za każdym razem dzieci są takie nagradzane. Na tą górną drogę, bo wykruszył się asfalt, też jest wielka dziura.
Składane były do gminy dwa wnioski i nie otrzymałam na żadne odpowiedzi. To bardzo bym prosiła, żeby ta odpowiedź była. I jeszcze jedno, takie moje. Czy można by było z KZB porozmawiać, żeby oni jakoś wytyczyli, czy może autobus przywozić dziecko na ulicę Wesołą. To jest ostatni kurs, dziecko wysiada same. Jak jest na przykład o czwartej wyjeżdża ze szkoły, to czasami jest 6 po czwartej, a czasami jest za 25 na przystanku. I nie uśmiecha się pół godziny albo i więcej stać w szczerym polu. Dziękuję. Ale kto ma stać w szczerym polu? Szczerze mówiąc, to ja, bo to jest moje dziecko. Ja mam jedno pytanie tylko, bo kieruję właśnie do pani. Czy jeżeli autobus miałby zmienić kurs, czy on miałby gdzie zawrócić? Żeby właśnie, ja nie wiem, bo nie wiem, jak są badania w KZB. Nie kryję, że stanęliśmy przed takim dylematem, chodziło o dzieci właśnie pani z ptaku i autobus, właśnie to ona uświadomiła, pani z KZB, autobus, który wiezie dzieci, pod żadnym pretekstem nie może jechać tyłem. Cofać. Nie może cofać, to jest zabronione. Gdyby kierowca został w tym momencie złapany, automatycznie jest wysadzony z autobusu. Musi być wysepka objazdowa, żeby ten autobus mógł zawrócić. Jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby dzieciom ułatwiać ten dojazd. Tylko myśmy się spodziewali tego, że jeżeli będzie właśnie, bo to chodzi o to, bo nigdy tych małych dzieci zgadza, gdzie ta mama to ma. Ale oczywiście kierownik może przyjechać. Właśnie to trzeba do pani mamy zgłosić. Żeby pani mamy podjechała z pracą, to tak jak tu pojechali. Tata się zaoperował, tam ten kawałek kola, usunie kołę i tam na polu zawraca autobus. Dużo żeśmy tu rozmawiali o temacie odchodniej, bo kilka razy poruszamy. W związku z tym ja też chciałbym w swojej miejscowości, konkretnie Motwica 2, zgłosić dwa problemy z rozwodnieniami. Pierwszym problemem to jest struga na wysokości od drogi 645 w kierunku Krakowa, konkretnie przy działkach gminnych. Do tego poprzedniego przepisu Rama Fery. Jest problem tego typu, że w tej chwili przywoził do mnie pan Wiesław Doda i poinformował, że z tamtej strony drogi tej górnej właściciele posesji wyczyścili strugę, to zaczynała się fala parzyka do Remiszewskiego, powstaje problem u skoku poziomu pod drogą 645 w dalszym kierunku, Szabaku. Teraz jest dylemat, bo każdy odczyta to strugę od siebie jak może. W związku z czym mam pytanie, kto jest właścicielem tej strugi w nowej drodze na końcu Motwicy, że jakimś sposobem ten przepust został pozbawiony wlotu wody, która spływa z całej górki od numeru 124 w kierunku Szablaku. Wody w tej chwili akurat nie mamy, bo mamy porę taką, jaką mamy, ale przychodzi teraz jesień, wody będzie coraz więcej, nie wspomnę o wiosnie, co się będzie działo. Wszystka woda znajduje się, znajdzie się, jeśli jej nie ma, ale znajdzie się na łące u pana Sierkowskiego i na drugiej łące u pana bodajże, no teraz to nie mów to właścicielem, jest to przeszły na siatko ludzkie. Łącznie z wodą znajdą się tam różne elementy pływające, jak gałęzie, śmieci i tak dalej. Nie wiem dlaczego przez tak długi okres nikt tam nie raczył nawet pojechać, zobaczyć, mimo
że obiecamy, że tą sprawą się ktoś zajmie. Nie wiem, kto jest kompetentny w tej gminie, żeby to pojechać, stwierdzić, czy dlaczego ten przepis został zasypany, ale myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, bo mówię, jesienne opady, a już wesenne roztopy dopiero pokażą swoje oblicze. Także bardzo bym prosił, żeby tą sprawą zająć się i to dosyć pilno, żeby kosztów nie będzie mi wymagało. No może być przynieść drugi tak, koszty jakieś tak można podnieść, ale utrudnienie tego przepustu nowego zresztą gruda wyłożyła spore pieniądze. Tam najpierw był problem, że jego nie ma, on jest zarwany, został odbudowany, powiązał nowy i w tej chwili jest niedrożny. Nie ma wloży, został tylko sam wyla. A to pan nie wiem, co się z nim stało? Na pewno został zasypany. Na pewno nie. Na pewno został zasypany. Przez mieszkanie zawodnicy. No najprawdopodobniej. Mieszkanie w niebiesie. No ale ja przecież nie mam takiej... Panie burmistrzu, ja nie mam takiej możliwości, żeby pójść do mieszkańca i jemu powiedzieć, słuchaj, odkup ten przepływ. Ja naprawdę nie mam takiej. Ale przepraszam, ale nie mam takich kompetencji. Przecież właścicielem drogi nie jest sołtys. Zgadza się, panie burmistrzu? Właścicielem drogi gminy jest gmina, a nie sołtys. Gdyby to było w moim przejeździe, ja oczywiście czy poszedłbym sam grzebał. Ale ja niestety no, nie rozumiem. Właścicielem drogi jest gmina i gmina tu się powinna dać do sądu. Chciałbym ponowić wniosek o udostępnienie na stronie Urzędu Miejskiego wszystkich nagrań z posiedzeń komisji i sesji. Jednocześnie chciałbym, żeby pan przewodniczący poddał to do postulatu. Proszę pani radni. Wniosek radnego, aby udostępnić wszystkie nagrania Rady Miejskiej. Czy jest prawnie, trzeba sprawdzić, czy możemy to prawnie? Pan wie, nas mówiła, to trzeba mi pan tym zrobić, widocznie pan przewodniczący wychodził na papierosa, czy ja nie zauważył, ale... Czy to prawnie możemy to zrobić? Jeśli chodzi o dokumentację dotyczącą przebiegu sesji. Jeżeli niektóre nagrania są, to mogliśmy to zrobić, a niektóre nie. Nie. Jest wniosek pana radnego. Proszę, kto z państwa radnych jest za poparciem tego wniosku, żeby nagrania ze wszystkich sesji komisji znajdowały się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. Proszę o podniesienie. Dziękuję. Proszę o jeszcze sprawę, jeśli chcę. Ja już kilka razy mówiłam o tym, ale skoro mowa jest o tym, po wpisywaniu do nowego budżetu jakichś tam inwestycji, więc nadal ten nasz nieszczęsny przepust i prośba do Rady, żeby zastanowili się, może by się dało ten nasz stary asfalt trochę połatać, czy na nowo położyć jakiś tam dywan, bo w tej chwili to jeszcze go uratujemy, ale jeszcze jak on przeleży troszkę, to już nie będzie co ratować, więc trzeba będzie znów odwodnienia, projekty i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję. Proszę państwa, ja mam taką może prośbę do państwa sołtysu. Tak, rozumiem te wszystkie wnioski, rozumiem te wszystkie sprawy. Ja mam taką prośbę techniczną. Nie, żeby te wszystkie wnioski zapisać na piśmie, czego to dotyczy, na przykład tego przepustu, jeśli to dotyczy dróg gminnych, bo jeśli dotyczy dróg powiatowych, tak jak już pani sobie tam zgłaszała, również, ale on pisze w sprawach bieżących i raczej musimy kierować do zarządcy drogi. Natomiast prosiłbym, żeby te wnioski różne pisać, proszę państwa, no. Pewnie się zgodzimy z panem burmistrzem, że wszystkich spraw nie damy rady załatwić w przyszłym budżecie. Tak, na pewno niektóre będziemy musieli odrzucać, niektóre będziemy przyjmować, będzie to jakiś kompromis. Natomiast
wiadomo, że taki wniosek, który pani zgłosi w tej chwili ustnie, gdzieś go tam zapiszemy, może umknąć. Więc prosiłbym o zapisanie na piśmie. Potem w komisjach jeszcze ewentualnie przed samymi tymi rzeczami możemy dokonać jakiś korekt. Może coś zostanie przyjęte, może też zostanie odrzucone. To oczywiście wiadomo, że finanse mają swoją wytrzymałość, także tylko proszę o takie, żeby to było, że konkretnie jest bardzo pilna rzecz i chcecie to naprawić i to musi być oczywiście ocenione finansowo, jak to zrobić i wybrane, że to teraz będzie realizowane. Proszę bardzo, jeszcze chciałbym kamer z opcji jeszcze. Znowu od razu problem bez pańskich dziecka. Właśnie. Jak to będzie działało? Tak jak do tej pory, że zgłaszało się do pani Magdy, czy inaczej? Tak samo do pani Magdy. Do pani Magdy, tak? Tak, tak. Mieliśmy przypadek taki, że przyjechała ekipa stronnicka, odrobiła się w syn. Wyszła załomem właścicielka, kazała je wypuścić, bo to jej załomem był syn. Z powrotem biegały, jak żyjemy bez państwa. Takie jest wam. Takie również przypadki. Mamy. Normalnie też nie chodzą do targowisku, pani mieszka przy targowisku, odmówiono je, to były takie wnioski zgłaszane. Pani przyszła, zabrała do jej i on nie odchodził na to i nie będzie ją. Ale broń, bo ona nie stać ona. Nie mówię, że ale to trzeba było. Przedmiot taki dałem, bo jak zgłosić je do sztaty, że tak się przyzwyczaiły. Więc takie przypadki również się zdarzają. Natomiast jeśli jest jakiś konkretny przypadek, proszę, że pani Marta skonsultować innych, od razu nie ściągniemy ich, bo to niestety nie damy racji. My płacimy za każdą dobę zakresu psa utrzymanego przez rodziców. Ale pani Marta, ja mam ta pani, która przyszła do tego utrzymanego wniosku, podpisała taką inicjatywę, że ja jestem A ja złapałem właśnie sztabę Stoleckiego i właściciel przytułowy do niego. Podpisał mi program, podpisał mi oświadczenie, że on jest właścicielem dworca. A teraz on wyrządza się z ludziom i ten pan ma sprawy, są dalsze. I jak właśnie go sami jednocześnie. Poza tym psy, które nie będą miały takiego znaczenia, to są bezpańskie psy i wtedy można je w sposób swobodny odłowić i nie ma dyskusji. Natomiast właściciel konkretnie to myślę, że niektóre miasta i również gminy wprowadzają taki system i okazuje się, że on jest najskuteczniejszy, że ktoś nie mówi, że ma psa, ale jest niezaczipowany i z jednej strony jest jego właścicielem, jak rozmawia z sąsiadem, ale jak przychodzi policja, to nie jego, tak? Że on się wałęsa. Bo wtedy jest czytnik, nie ma oznaczenia, to jest jedno z państw. I tak gminy niektóre rozwiązują już tak definitywnie, bo trzeba mi się zorientować, jak to jest koszt, jak to funkcjonuje. Oczywiście ten koszt nie myślę, że nie może być przejść, ale tak gminy budowa właścicieli. Panie Przysławie, to nie jest problem, bo każdy z nas jest i ma przewiadomo, że jest przewiadomo. No sobie nie płaci pieniądze. Ale nie wiem, bo my się komunikujemy. Nie każdy ze swojego psa odpowiada. Jeżeli są psy, to nie wiem, czy w ogóle. Ale jest niezotypowany do głowy. Ja uważam, że każdy ze swojego zwierzęka powinien odpowiadać. Którego karmi. Szanowni Państwo,
nas nawiedzają, czy też przejeżdżają przez naszą gminę, to można by powiedzieć, że większość tak zwanych bezdomnych, już ja nie mówię o tych naszych psach, gdzie właściciele gdzieś były, bo nie mają ogrodzenia i tak dalej, to pochodzą właśnie od turystów. I nasze oczekiwanie psów nie na to, że będą nam pożyczać. Generalnie trzeba było obowiązek prowadzić w całym kraju, znaleźć pieniądze, bo dostaniemy są małe pieniądze i ten, i to my proponujemy jako najprostsze rozwiązanie. Ale nic tego zawarcie do niesłuchania, jest obowiązek i nagle przyjmowania, czy też wymuszenie na właścicielu zapłaty za to, że nie jest proste. Zgadzam się z przewodniczącym prezesem bardzo dobra forma. Na pewno zadowolony jest po raz pierwszy. Natomiast jeżeli ktoś opowiada coś, co nie jest realnie możliwe do wykonania, to po prostu o tym mówię. Nie dla przykładów. Tylko dlatego, że to się nie da. Nie da się. Nie nikogo. Ja tu widzę poprawę taką teraz. A ja jeszcze mam pytanie do ciebie, Ale ja widzę taką dużą poprawę, że nie wiem, czy warto ją pokazać. Ale mobilizacja musi obrócić. Bo jest po wymianie oleju jest dobrze, jest lepiej niż było. Przynajmniej ze strony przewodniczącego rady. Bo już nie ma tej zażartości i zgryzoty, bo była to. I na tym transparencie tam jest to, te podsumowanie 10 miesięcy. Ale teraz widzę poprawę. Może nie będę pokazywał, ale poprawa jest. I od razu uciekę. Ja się nie wstydzę, to jest... Część przynajmniej mieszkańców tak oceniała, to ja też. Ale poprawa jest. Chociaż czy tak dalej będzie? A z drugiej strony nowy budżet może będzie przewodniczący, raczej na wszystko była nie. A teraz wyciąga rękę po pieniądze pod koniec roku. No bo gdzieś mi się przydało, żeśmy umieścili szczerze go zabrakło, bo nie podjęty był. Ciężko rozpakować. Ja jestem zadowolony, że dalej nie ma tego marazmu. Ale że to jest cztery zwroty. Jeśli ktoś już przeczytał, jest poprawa. Tu w moim kierunku. Bo nic nie widzę. Ja mam nadzieję, że uchwała też będzie poprawiona. Tam nam też troszeczkę. Jestem trzeci raz i jestem mile dzisiaj zaskoczony, że tak porządnie się prowadziła sesja. Bo przez dwa poprzednie razy. Jeśli to jest komuś obraźliwe, to niech troszkę przemyśli. Ale szczęście nie przemyślało. Może być tylko lepiej w gminie, bo do tej pory było źle. A ja się nie wstydzę swoich słów ani wypowiedzi, które... Panie Przewodniczący,
wydarzenia. Ale pan proszę, no bo... Chyba, że pisa nie chce, żeby ten... Bo tam wcale do mnie wniosek, a teraz... Już tak. ...takiego zarządu dziękuję. Dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród Łącza do wejścia miejscowości Stare Kupiński. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Białymstoku w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na wyżej wymienione zadanie prosi o nieodpłatne przekazanie części działki o numerze geodezyjnym 737/1 znajdującej się we wsi Motwica. Podział działki zostanie wykonany na koszt Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku według założonego rysunku poglądowego. Mieszkańcy wsi Motwica, a na pewno Rady Sołeckie, myślę, że i Radni, znają temat, ponieważ to dotyczy przebudowanej drogi i drogi serwisowej w miejscowości Mątnica. Ale no tutaj gada. Panie Przewodniczący, bardzo proszę uwagi, bo to jest bardzo ważne. Jak nie, to wysyłamy, oni robią projekt tak, jak był zamierzony. Proszę, no to przepraszam za drobną uwagę, to była odpowiedź. No dobrze, ale wy bez przerwy sobie odpowiadacie, ale proszę i posłuchajcie. Przez moment, bo to dla was szczególnie jest bardzo ważne. Państwo wiecie doskonale, że jest projektowana droga serwisowa dla poprawienia bezpieczeństwa, szczególnie tych, którzy wjeżdżają na te pola i na ten dworek nieszczęsny to drogę, o której dzisiaj gadamy również. Jest była zaprojektowana droga serwisowa, która wychodziła z równoległej do drogi 645 i dochodziła do drogi Mątnica-Szabla. Między innymi mieszkańcy Mątnicy wcześniej zgłosili taki wniosek. Pan Witor, który tu stoi, i pan Damian tu przychodził, żeby spróbować tę drogę inaczej poprowadzić, żeby ci mieszkańcy, którzy będą jechać szczególnie z zestawami podwójnymi, nie wiem, czegokolwiek, żeby mieli możliwość normalnego wyjazdu na drogę Mątnica-Szablak i pełnym zestawem ustawienia się, żeby mógł przejechać przez drogę 645 na przykład do Mątnicy 1. I stąd też projektant zastosował rozwiązanie odgięcia tej drogi w kierunku Świetlicy. Ale robi to pod warunkiem zarządu wojewódzkich, że my im w tym pomożemy, że przekażemy im kawałek gruntu gminy pod taką, a nie inną zlokalizowanie tej drogi. Mieszkańcy wsi Mątwica zwrócili się do mnie z taką prośbą i zaraz ją Państwu odczytam, krótka. W związku z planowaną realizacją przebudowy drogi wojewódzkiej nr 645 i koniecznością zaprojektowania przebiegu drogi serwisowej przez plan użyteczności publicznej Mątnicy działka nr 737/1 w trosce o bezpieczeństwo ruchu mieszkańców wsi Mątnica i innych użytkowników drogi rezygnujemy z lokalizacji na tym placu ekspozycji wystawowej i prosimy o podjęcie działań, aby jak najszybciej Zarząd Dróg Wojewódzkich mógł dokończyć dokumentację przebudowy drogi i przystąpić do realizacji zadania. W najbliższym czasie w uzgodnieniu z OSP Mątnica i mieszkańcami wsi wyznaczymy blisko lokalizację ekspozycji wystawowej na lesie samochód strażacki OSP. Podpisał sołtys wsi Mątnica jednej, drugiej wsi i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Adam Zaczek. O co chodzi? Na tym placu, czyli na placu między Świetlicą a drogą wojewódzką była kiedyś zaplanowana taka górka, na której miała stanąć ta tak zwana babcia, to jest stanie samochód strażacki. Strażacy proponują, że znajdą inną lokalizację, bo cel jest wyższy. Cel jest wyższy, żeby tę drogę tak skonstruować, żeby po prostu było bezpiecznie wjeżdżać na drogę wojewódzką 645. I został opracowany projekt, który proponuje przeprowadzenie tej drogi między istniejącą studnią. Mieszkańcy wsi Mątnica wiedzą, tam jest taka studnia i skrzyń. Taka szafa telekomunikacji, powiem na skrócie. Więc między to szafą, a to studnią została wyprowadzona droga i Zarząd Dróg Wojewódzkich prosi o to, żeby ten trójkąt pod potrzeby projektu tej drogi przekazać nieodpłatnie, więc będzie im to łatwiej. My w związku z tym, to nie jest wcale takie proste, w związku z prośbą i Zarządu Dróg Wojewódzkich, prośbą mieszkańców wsi Mątnica napisaliśmy pismo tej treści do marszałka województwa sobrowskiego.
W związku z planowaną przez Podlaski Zarząd Wojewódzki w Białymstoku przewodową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Łącza Nowogród zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zmianę sposobu zagospodarowania części terenu w rejonie Klubu Kawiarni w Montwicy usytuowanej na działkach 737 przez 1 i przez 2. Przebudowa i rozbudowa Klubu Kawiarni objęta była pozwoleniem na budowę numer z dnia wydanym przez starostę Łużyńskiego. Prace w samym budynku prowadzone były z zaangażowaniem środków unijnych przydzielonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a w ramach całej inwestycji mieszkańcy Montwicy planowali własnymi środkami urządzić miejsce ekspozycji zabytkowego strażackiego wozu bojowego. Mając na uwadze ogromne znaczenie przebudowy drogi 645 dla funkcjonowania układu komunikacyjnego województwa, jednocześnie dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w rejonie wsi Montwica, mieszkańcy Montwicy rezygnują z wykonania planowanej wcześniej ekspozycji. Wychodząc więc naprzeciw oczekiwaniom Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i uwzględniając stanowisko samorządu wsi Montwica, chcemy uzyskać zapewnienie, że zmiana sposobu zagospodarowania przewidzianego poprzednio nie spowoduje konieczności weryfikacji dofinansowania uzyskanego przez gminę. Dla zobrazowania całości problemu przedkładamy kopię fragmentu pierwotnego projektu zagospodarowania terenu, a także kopię fragmentu aktualnie planowanej przebudowy drogi 645 w terenie Kubotawiarni w Montwicy oraz kopię pisma mieszkańców wsi Montwica. W związku z tym wystąpieniem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich mieszkańcy wsi Montwica wystąpiliśmy do marszałka, aby uzyskać akceptację, że nam wolno to zrobić bez konieczności zwracania ewentualnego środków unijnych, bo tam jest trwałość projektu 7 lat, które dostaliśmy na świetlicę. Generalnie ten temat został przegadany z urzędem marszałkowskim i w najbliższym czasie powinniśmy dostać odpowiedź. Ale żeby nie mieć wątpliwości co do tego, takie pismo złożyliśmy. To co do bezpieczeństwa, wychodząc naprzeciw wniosku właśnie mieszkańców, bardzo bym Państwa prosił, mówiliście dzisiaj, wyrazili na razie, bo tej uchwały nie mamy, bo nie mamy ani powierzchni tej działki, tego trójkąta, żebyście Państwo wyrazili wolę, że chcecie, aby przekazać ten fragment nieodpłatnie marszałkowi, żeby mógł jak najszybciej ten projekt dokończyć, żeby jak najszybciej ta inwestycja weszła do realizacji, a szanse są takie, że może to nastąpi w następnym roku. Jeżeli Państwo dzisiaj taką wolę podjęcia w przyszłości poprzez głosowanie i zapisanie w protokole tu dzisiaj złożycie, ja jutro przekazuję informację do Urzędu Marszałkowskiego, dzwonię do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o pisemną odpowiedź na to pismo i wysyłam projektantowi sygnał, tak, mamy to wszystko tak zrobione, żeby jak najszybciej ten temat stanąć dalej. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Ja mam jeszcze pytanie. Rozmawialiśmy wcześniej odnośnie skrzyżowania samego, czy lewoskręty pozostały. Tak. Kwestia tego bezpieczeństwa, czyli ograniczenia w pewien sposób prędkości. Czy tutaj coś się udało w tej kwestii, to co rozmawialiśmy, czy też... Lewoskręty pozostały, natomiast w rozmowie zarówno z projektantem, przedstawicielami Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich otrzymałem odpowiedź, że są to szczegóły techniczne, które należy przypomnieć i zgłosić w trakcie realizacji inwestycji, żeby później czy wprowadzić dodatkową sygnalizację, uwaga, pieśni, takie migające światło czy cokolwiek, to jest jakby do zrealizowania i na pewno wszyscy pójdą w kierunku poprawy bezpieczeństwa, nieodwrotnie. Panie Burmistrzu, ja nie wiem, czy dobrze dosłyszałem, w tym wniosku do marszałka odczytał Pan słowo klubu kawiarni, ale tam to nazwa to jest klub wiejski, czy ktoś się tam nie przyczepi do tego? Jeżeli się przyczepi, będziemy to wyjaśniać. Nie, bo tu nie może to sformułowane, ale myślę, ja już rozmawiałem z Panią, która opiekowała się naszym wnioskiem. Wniosek został wysłany, jeżeli poproszą nas o korektę czy wyjaśnienie, to zrobimy to minuta 8, jeżeli można tak to nazwać. Nie sprawdzę, co do tego myślę, że tak, tylko ja mam taką jeszcze sprawę, czy my moglibyśmy się tutaj na tej Radzie zapoznać z tymi założeniami tego projektu, czy mogłoby być to, no, chodzi o to skrzyżowanie w Montwicy, głównie, bo wiadomo, że ta droga Łomża-Nowogród będzie budowana, były konsultacje, Damian na nich był, ja akurat z racji pewnych też innych spraw nie mogłem uczestniczyć. Czy moglibyśmy się temu przyjrzeć, co, jak to projektanci też zamierzają, albo żeby ktoś nam mógł to omówić, co planują na tym skrzyżowaniu? Bo to jest
to skrzyżowanie, tak jak jedno z wielu z Morfizy jest jak w Nowogrodzie. Czyli jest niebezpieczne. Powiem tak, konsultacje były w tej sprawie, przyjeżdżał projektant, byli mieszkańcy wsi Montwicza, więc że nie tylko... Ale czy mogliby wsi... nas po prostu zapoznać? Czy ten... Ja powiem to, co wiem. No bo mógłby nam tu przyjechać i powiedzieć, że czas istnieje. Ale powiem to, że Panie przewodniczący, mógłby się tak, bo ponieważ pan jest w tej chwili jedną osobą z Montwicza, która to zgłasza, że prześlemy panu na maila to, co mamy od. I pan będzie wiedział, natomiast ogólnie powiem, że planowane są lewoskręty, zarówno z Białą Pozycji, jak i, przepraszam, Podłączy, jak i o Nowogrodu. Planowane jest poszerzenie wjazdów zarówno z Nowicji 1, jak i z Nowicji 2. Planowane jest przeniesienie krzyża bliżej jezdni. Wykonanie w miarę szerokiego chodnika w kierunku tego krzyża, żeby umożliwić ewentualny transport nowy jak najrzadziej. Chodzi mi o potrzeby, żeby mogli się ludzie bezpiecznie zatrzymać na tym ciągu pieszych. Wszystkie możliwe wnioski, jakie były zgłaszane przez mieszkańców projektu, przynajmniej ja nie wiem. Natomiast proszę nam przypomnieć, żebyśmy wrócili na maila tę dokumentację. Nie ma problemu, ja mam to w komplecie, to może można to skierować, sprawdzać, albo po co mają wymieniamy, albo proszę, żeby tę mapkę skierować panu Krzysztofowi, gdzie chciał. Tam są rozwiązane wszystkie. Rozumiem, że bardzo prosił, żebyście państwo to przegłosowali i odpowiedzialni, że ja może zrobimy to tak. Jeśli ktoś z państwa zgłasza sprzeciw co do tej woli dotyczącej przekazania tej działki, czyli przyjmiemy to przez aklamację tak zwaną. Tak? Jeżeli nie zauważę sprzeciwu, wszyscy państwo wyrażają wolę, żeby tą działkę, o której pan burmistrz mówił, w przyszłości po przygotowaniu odpowiednich dokumentów, a pan burmistrz mógłby już zapewnić władze wojewódzkie, że wystąpić. Czy ktoś z państwa zgłasza sprzeciw? Nie widzę. W takim razie, panie burmistrzu, wszyscy radni jednogłośnie wyrazili wolę przekazania. Podjęcia w przyszłości takiego i bardzo prosił pana, żeby to zanotować. Ja wtedy oczywiście to wymaga pewnie procedury wygaszenia z tej części kontroli. Mamy do obecnej części, ale to rzeczywiście otrzymają wasza prawie odpowiedzi, bo to będzie negatywna, to temat jakby wróci z powrotem, ale mam nadzieję, że będzie. Dziękuję w takim razie państwu za uwagę. Ale co jeszcze?